No hejka, witam was na streamie po ludzku, na Twitchu, pierwszym streamie. Ja tak patrzę, że tutaj próbuję zapisać zmiany, jeśli chodzi o nazwę streama i tak dalej, ale coś mi się to nie chce zapisać. Na YouTubie to działa automatycznie, tutaj trzeba nacisnąć jakiś przycisk aktualizacji. O, już się zaktualizowało właśnie. Przed chwilą otworzyłem sobie streama i no to jakoś nie działało, ale teraz już wszystko działa, zaktualizował się tytuł gry i w ogóle tytuł streama. Także co, będziemy zarabiać hajsy w GTA na PS4. To jest PS4, GTA na PS4, bo mogę, zaraz wam coś opowiem. I GTA na PS4 to jest ogólnie jedyne miejsce, gdzie ja normalnie gram w GTA, bo na PC-cie to chyba nie ma co, tam to jedynie można jakieś modyfikacje sobie sprawdzać i tak dalej, a tutaj na konsoli to jeszcze można sobie tak w miarę przyzwoicie pograć, no bo nie ma cheaterów, no nie? O, trochę za głośno sobie grę ustawiłem, pyk. No dobra, jedziemy sobie, jedziemy na chatkę. I co, i zaczniemy sobie coś tam robić, zarabiać jakoś hajsik, nie wiem od czego zacząć tak naprawdę. Opowiem wam historię. Dzisiaj byłem u dentysty, bo musiałem założyć trzeci aparat na zęby. Tak, mam trzy aparaty na zęby. Mam mnóstwo żelastwa wewnątrz buzi, w jamie ustnej. I jest to pierwszy dzień, kiedy mam ten już trzeci, ostatni aparat. Znaczy nie, to nie jest ostatni, ale to jest kolejny z aparatów, które będę miał. I ten zestaw, który mam teraz, będę miał przez dłuższy czas w buzi. Jest to niekomfortowe teraz mówić, bo jeszcze się nie przyzwyczaiłem, więc mogę brzmieć troszeczkę inaczej, zwłaszcza, że ten aparat uciska mi środkową część języka w jamie ustnej. Jest to dziwne, niektóre zgłoski są trudne do wymówienia, serio. Siemanko, witam wszystkich. Dlaczego nie na YouTubie, a na Twitchu? A dlatego, że pisałem dlaczego. Był post na YouTubie, teraz na YouTubie można sobie pisać posty i tam napisałem, więc odpowiadam raz i już nie będzie więcej odpowiedzi na ten temat. Jeśli ktoś nie wie, jak tutaj pisać na czacie, to wystarczy, że sfollowuje ten kanał i na osiedl. Jakiś gracz zabije mnie, uciekam. Nie umiem strzelać w tej grze. Znaczy na paru już do mnie strzela, widzicie? Tylko mnie zobaczył i już zaczął strzelać. No nie, czekajcie, pociśniemy go? Myślicie, że dam radę? Nie. Nie ma co. O shit! Uciekaj. Tu ktoś przyszedł. Ja spierdzielam. O tak, widzę, że tutaj jest. W ogóle jeśli chodzi o ten czat, to jest najważniejsza rzecz chyba na Twitchu. Bo jest bardzo fajnie zmoderowany, czy moderowany jest na żywo, nie? I są różne filtry i w Twitchu bezpośrednio można sobie bardzo łatwo boty dodawać i tak dalej. Tutaj jest kilka osób, które będą moderatorami również na Twitchu. Czy zagram w Forza Horizon 3? No musimy pograć koniecznie, ja myślę, że jutro. Także jutro sobie na pewno pogramy. Wiecie czemu, bo tak samemu grać w Forza Horizon 3 to jest tak, no spoko, nie? Ale to chodzi o to, żeby razem grać, bo tam w Forze już niewiele osób gra i na multiku chyba troszeczkę świeci to pustkami, nie? Fajnie by było razem się tam gdzieś pościgać. Czy opłaca się Primala kupować Far Cry'a? Wiesz co? Nie wiem, no ja w to nie grałem. Ja bym pograł w nowego Far Cry'a. Myślę, że bardziej opłaca się poczekać na nowego Far Cry'a, nie? Dobra, więc pyk. Moderatorzy mają tutaj różne funkcje na czacie. Ja nie mam tych wszystkich zniżek, tych wszystkich promocji, w sensie nie mam bunkra i nie mogę z tego korzystać. Mam tylko biuro na tym koncie. Jak tam dzień mija? Bardzo dobrze, chociaż powiem szczerze, jestem troszeczkę senny. Dzisiaj nie za bardzo się wyspałem, dlatego że Aston w nocy postanowił piszczeć. Nie pasowało mu coś, dałem mu w nocy jeść, zjadł trochę, znowu mu coś nie pasowało. Okazało się, że jest mu za dobrze i go zabrałem na dwór, pobiegał sobie trochę godzinę o drugiej w nocy. Godzinę sobie pobiegał na dworze. Wziąłem go do domu z powrotem i już siedział cicho, nie? Oczywiście cały mokry i tak dalej. Dupa mu zmarzła i już było wszystko w porządku.
Nie, tak naprawdę ja wiem, że trochę mu brakuje ostatnio spaceru, bo tych spacerów jest za mało. O, proszę, mam już pomocnika. Fajnie. Siema, ascetyczny. Zaraz pogramy. Lucek, NFS czy Assassin, co lepsze? Wiesz co, w NFS-ie brakuje mi teraz... Przechodzę sobie fabułę, kończę sobie fabułę powoli. I tak myślę, co ja będę robił w tym NFS-ie po fabule. Wiem, że będą jakieś dodatki później, ale co będzie później, później, no to nie wiem. Bo multik jest taki sobie, nie? Multiplayer fajnie jakby był jakoś tam bardziej rozwinięty czy coś. A on polega na wyścigach, no nie popiszemy się tam za bardzo jakimś fajnym tuningiem samochodu przed kolegą czy coś. Nie zrobimy zlotu samochodowego, nie podriftujemy sobie razem. No bo zresztą ten drifting tam jest taki bardzo... Jakby to nazwać? Wybuchowy? Nie można podriftować sobie tak, wiecie, płynnie, zrobić driftowego pociągu. Oczywiście, pamiętacie chyba driftowy pociąg z 15, jak to wyglądało? No to właśnie. W tej grze też to nie ma najmniejszego sensu. Kiedy live z modelarstwa? Wiesz co? Czekam teraz tak naprawdę na sprzęt. Muszę mieć laptopka do streamowania, bo... No w najgorszym razie będę musiał porozpinać całe to moje okablowanie tutaj przy tych dwóch komputerach, a jest tego bardzo dużo i nie chciałbym tego robić. A jakbym miał sobie tam blisko laptopka, to bym mógł do was... mógłbym czytać czat i miałbym wszystko pod ręką. I dużo by było mi wygodniej, tak, niż jakbym miał rozłączać cały ten mój sprzęt tutaj, na którym teraz streamuję dla was. I próbować jego tam połączyć jakoś i zrobić ten stream. Dlatego cały czas czekam na ten drugi komputer, na laptop, który zresztą też dla was przetestuję, bo jest to dość mocarny sprzęt. Czekam już na niego długo dosyć. Wolisz Forza Horizon 3 czy NFS-a? Oj, wiesz co... No nie wiem, obie gry są bardzo fajne i obie dostarczają zupełnie czegoś innego, także... Ciężko stwierdzić, co mi się bardziej podoba. Obie gry są naprawdę spoko. Wiesz co, nie... No, na pewno Need for Speed ma fajniejszy klimat, ma tuning samochodów, który jest zajebisty. Wiesz, można sobie porobić fajne zdjęcia tych samochodów. W Fordzie też można robić fajne zdjęcia. No ale tutaj możesz sobie zrobić taki własny tuning, wiesz, spersonalizowany, to jest ekstra. Jest taki typowy klimat Need for Speedów, tak? Taki, o jaki gracze zawsze tam pytali, fani serii pytali twórców, kiedy taki NFS powstanie, no nie? I w końcu jest. No i to jest fajne, tak? Ja byłem zawsze fanem NFS-ów. A w Fordzie mamy taki lightowy klimat gry, ale za to też dużo samochodów. Nie wiem, czy to jest atut, czy to jest minus. Ale mamy dużo tych samochodów, możemy sobie wybrać, jak jakiś nam się tam gdzieś spodoba, mamy fazę na niego, jak ja ostatnio na BMW M4. To mogę sobie wbić do Forzy i wiem, że na 100% tam będzie i będę mógł sobie pojeździć tym samochodem, podriftować, nie wiem, stuningować na jakiegoś koksa albo zrobić, żeby po prostu ładnie wyglądał, tak? Ale pograć raczej tak lightowo, pojeździć sobie tą furką, nie? I tyle. Czekajcie, nie wiem, czy mam jeszcze baterię w padzie. Gdzie tu się patrzy baterię? Chyba... A jest, tutaj pojawiło mi się. Mam jeszcze dwie kreseczki, dobra. To nie jest źle. Wow, wow! Czy zbieram nowy dodatek? Ile mam siana? Zobacz, na tym koncie mam... O, shit! Patrzcie, mam... Mam niecały milion. Wow! Nie spodziewałem się, że aż tyle. Czy kupił pan już choinkę? Nie, choinki jeszcze nie kupiłem. A będzie trzeba jakąś kupić. Widziałem takiego fajnego mema, jak... no... Wiecie, jest obrazek, macie karton, w kartonie są igły i z tyłu jest za tym kartonem taka nieubrana, no taka goła choinka bez igieł i podpisane jest IKEA, choinka do składania samodzielnego, żebyś igiełki powkładał w gałązki czy coś, posklejał sobie. Nie, nie kupiłem jeszcze choineczki, ale myślę, że no będzie trzeba niedługo kupić. Mikołajki jakoś tak przeszły... Nie wiem, ja w Mikołajki całe nagrywałem filmy dla was. Także ja nie wiem, kiedy te Mikołajki minęły. Naprawdę. Ups, ups. Jak Aston zareagował na śnieg? Jaki śnieg? U mnie żadnego śniegu nie było. Człowiek. U mnie troszeczkę popadało, jest mokro, ale śniegu... Co ty? Nie chłaj, jak to mówią.
Ej, zauważyłem, że na YouTubie ogólnie, przynajmniej tych twórców, co ja oglądam, z tych twórców, co ja oglądam, to oni mało przeklinają, a co wejdę na Twitcha, gdzieś na jakiś stream, to często jest tak, no ja mam takie przynajmniej wrażenie, może to nieprawda, ale zauważyłem, że tutaj nie ma jakby takiej restrykcji co do wulgarnego języka. Oczywiście wulgarny język nie jest ani zły, ani dobry, w niektórych przypadkach dobrze jest go użyć, a czasami nie. Ja jednak wolałbym tego unikać, chociaż czasami niektóre określenia brzmią dziwnie, jak się wydarzy coś w grze, ja powiem: o kurka! Co za nieszczęście! Jak zrobiłeś, że masz tak małe opóźnienie? Jest za dobry dostawca internetu. Mam małe opóźnienie? A skąd wiesz, że mam małe opóźnienie? Wiesz co? Nie wiem, no po prostu mam takie same ustawienia streama jak na YouTubie, tylko mam po prostu streama na Twitchu. Zawsze miałem takie ustawienie. Widzę tylko tyle, że Twitch nie przyjmuje chyba przepustowości pełnej, tej co ja mu wysyłam. Albo coś, nie wiem. No na razie jeszcze tak, wiecie, sobie sprawdzam, jak to wszystko działa. Wczoraj robiłem troszeczkę testów, jeśli chodzi o streamy, wyglądało to dobrze. Więc postanowiłem dzisiaj już odpalić sobie takiego pierwszego, zobaczyć. Jaka to nuta? Wiesz co, jakaś tam leci na Spotify'u playlista. Non, kopy, coś tam, wiecie, no te songs, nie? To jest te piosenki, które można użyć sobie za darmo na wideo czy na streamie. Bez praw autorskich. Znaczy one mają jakieś tam prawa autorskie, ale można ich używać. O, w ten sposób. Ja pamiętam, jak w GTA 5 nie było hydry. O shit, ja nie pamiętam tych czasów. Nie, to ja wtedy jeszcze chyba tak za bardzo w GTA nie grałem. To było chyba GTA jeszcze, kiedy grało się bardzo dużo na konsolach starej generacji, Xbox 360 i PS3. A teraz to już nikt tam, znaczy no pewnie sporo osób tam gra i jeszcze dostaje takie pytania, takie wiadomości, czy dalej można przenieść postać ze starych konsol na nowe, czy na nowe platformy, bo chyba można było, nie jestem pewny, czy można było przenosić z konsoli PS3 albo Xbox 300 na ten, na pecety konto. Wiem, że między konsolami tak. Znaczy kiedyś, bo teraz to już w ogóle tego nie można robić. Więc jak ktoś tam ma jakieś konto fajne na PS3, to już nie może. Misiki z motocyklowego robię? Nie, ja nie mam w ogóle klubu motocyklowego. Nie mam tutaj, mam tylko biuro i niecały milion na koncie. Kilka samochodów, najtańsze motory. Masakra. Ja tutaj to konto mam dosyć słabo rozwinięte, bo naprawdę tutaj gram tak dla frajdy. Ostatnio grałem bardzo mało, praktycznie na PS4 chyba grałem, nie wiem, ostatni raz w sierpniu jakoś? Czy coś takiego? Ty, goni mnie ktoś. Jadą mnie pocisnąć? O nie, jadą w moją stronę, dobra, ja robię unik. Uciekamy stąd. Nie dogonią mnie, ja mam tutaj tego shaftera, czy shaftera. A pojechali inną, w swoją stronę pojechali, ale graczy na sesji jest sporo. Okej. Okay. Czy mogę ci pomóc w GTA? No jak chcesz, to wbijaj. Ups. Ostatnio dostałem na... No tutaj na PS4 dostałem 450 tysięcy dolarów, bo się chyba trzeba było zalogować tylko w jakimś tam momencie. Coś tam dostałem. No i jak na moje konto, to jest bardzo dużo kasy. Zresztą na tamte drugie pecetowe też. Chociaż tam mam dużo samochodów do sprzedawania, także... Wolisz mniej widzów i ogarnia... Jak tutaj, czy jednak nie zadowala cię 200 osób na streamie? Wiesz co, powiem ci tak. Właśnie myślałem o tym i dlatego postanowiłem przenieść się na streama. Czy na Twitcha.
tego mojego całego streama. Powiem ci, jak wygląda stream na YouTubie. Przeważnie tak jest, ale nie zawsze. Jeśli gram w jakąś grę typu Assassin's Creed, która nie jest powiązana z moim kanałem, to wygląda to tak, że nawet na streamie na YouTubie jest te 200 osób, no nie? I są to przeważnie tacy stali widzowie, którzy mnie oglądają, bo po prostu lubią, jak ja gram w jakąkolwiek grę, niezależnie od tego, jaki to jest tytuł, albo po prostu lubią w tym wypadku asasyna, no nie? A jeśli gram w jakąś grę typu GTA albo farming, to wiadomo, że przyjdzie powyżej 1000, 1600, może nawet 2000. Raz na farmingu było 2400 osób na streamie. Ale i wtedy, wiesz, mogę poprosić, żeby tam te osoby subowały mój kanał. I rzeczywiście subowały i bardzo dużo subów może przyjść w krótkim czasie na kanał ten YouTube'owy, no nie? Ale wiesz, jak to jest z tymi subami na streamie? Zobacz, osoby, które dużo streamują na YouTubie, które albo głównie streamują i wrzucą sobie jakiś taki filmik, wiesz, sobie poobrabiają, tam go jakoś tam nagrają wcześniej z gry, i sobie wrzucą go na YouTube'a, to nagle się okazuje, że nikt go nie ogląda. Mają 200 tysięcy subów nabitych na streamie, ale nagle się okazuje, że te suby są totalnie puste, że te osoby, które oglądają streama, chcą oglądać tylko i wyłącznie streama, nie interesują ich filmy nagrane takie, o, jakbym ja sobie teraz zaczął nagrywać, powiedzmy, GTA i tak, albo dzisiaj vloga sobie wrzuciłem i tego vloga, gdybym nie miał aktywnych widzów, mało by osób w ogóle oglądało, nie? Więc suby i ilość osób w ogóle na streamie, okej, dostajesz te donaty, powiedzmy, dostajesz ich więcej, nie? Ale są to puste suby, z tymi osobami nie porozmawiasz, z tymi osobami, no nie znasz tych osób, one nie znają ciebie, nie wiedzą o co komand, pytają się w ogóle o jakieś z dupy rzeczy, co nie jest związane z tobą. I nie wiesz w ogóle, jak się odnieść do tego streama. No nie wiesz, jak się zachować na tym streamie, nie wiesz, z kim masz do czynienia, no nie? A na Twitchu, nawet jeśli będę miał te, nie wiem, 100 osób albo 50 osób i będę miał sobie stream z modelarstwa albo coś tam będę kombinował przy tym stole, bo mam jeszcze inne plany, no to będzie to 50 osób, z którymi możesz przeprowadzić konkretną rozmowę, z którymi, które będą cię oglądać, będą uczestniczyć w tym, co robisz, a nie tylko oglądać i wiesz, i nic, tak? Myślę, że live'y są tyle ciekawsze, jeśli razem coś robimy, razem jeśli wy też macie jakiś wpływ na to, co się dzieje na ekranie, że możemy sobie porozmawiać na streamie i tak dalej. Bo jeśli nie możemy sobie porozmawiać na streamie, jeśli ten czat działa tak jak działa na YouTubie, no to wtedy jaki jest sens w ogóle streamowania? To wtedy lepiej sobie wrzucić taki dwugodzinny odcinek, jak ja przeważnie streamy robię. O shit, coś mnie tu atakuje. Nie, to wtedy sobie lepiej taki dwugodzinny odcinek wrzucić na YouTube'a i na tym koniec. Po co się męczyć? Wiecie co, ja opresora w żaden sposób nie rozwalę, bo nie mam jak. Nie mam czym, nawet nie mam tej wybuchowej snajperki. No nawet gdybym miał, to nie dam rady go trafić na padzie. No, także wiecie co, jak będę miał tutaj nawet te 50 osób czy 100 na streamie, to będzie bardzo fajnie. I będzie absolutnie w porządku dla mnie, się będę cieszył, że tak jest. Dobra. Bo wiem, że to są osoby, które przyszły tu, bo chcą akurat mnie oglądać, a nie dlatego, że ktoś gra w ich tam grę czy coś takiego, nie? Dobra, zapraszamy. Ja nie wiem, jak to będzie teraz. Może napad byśmy zrobili albo coś? Zastanawiam się, co tu porobić. Bo ten opresor mnie tutaj zastanawia. Przecież ja go nigdy w życiu nie zabiję. Chociaż kiedyś udało mi się jakoś zabić z broni jednego typka. Ale to wiecie, no. Ciężko. O, zabił się ten opresorem, gościu. Czy dla mnie to 200 osób to nie jest dla mnie demotywacja? Czemu? Przecież ja miałem też normalne streamy, robiłem z Assassina, grałem sobie na YouTubie i było nawet i 150, 180 osób na YouTubie, nie? Więc tutaj jak będę robił streamy z Assassina, to podejrzewam, że będę miał z 20 osób. I też będę robił sobie streamy, będę sobie grał. Kurde, nie ma problemu.
Czekajcie, wezmę sobie jakiś pojazd tylko, bo mi ktoś zniszczył mój piękny pomarańczowe cudeńko. Zadź sobie z partnerstwo z Twitchem, będziesz miał... Wiem, ja już tam trwają rozmowy, będę miał też partnerstwo. Tu nie chodzi o to, żebyście wy, tylko czy żeby był większy bitrate, tylko żebyście wy mieli też ustawienia, możliwość ustawienia innego kodowania, nie? A nie tylko tam tą maksymalną rozdzielczość. Siema wszystkim. Dobra, no to co, jedziemy. Tylko co robimy? No to dawajcie, łowce głów. Traktowo. Bo ja tutaj nie mam motocykli ani żadnych takich rzeczy. Ej, czuję się taki trochę spięty, bo tak nie wiem, czy do końca wszystko działa na tym Twitchu. Ale nic nie piszecie na czacie, że jest źle, więc chyba jest w porządku. Czemu nie gram na PC-cie? Na PC-cie jest pełno cheaterów. Jakbym grał na PC-cie, co prawda mógłbym się obronić przed opresorem, ale... Nie mógłbym grać, bo byłoby pełno cheaterów. Dobra, chodźmy. Jedziemy tam na górze, jest nasz cel. W zasadzie to jest teraz zniżka na Buzarda. Brakuje mi 400 tysięcy do Buzarda. I myślę, że to wcale nie byłby zły zakup na moim etapie. A sporo bym kasy zaoszczędził. Więc jakby się dzisiaj na streamie udało wbić 400 tysięcy jakimś sposobem, byłoby fantastycznie. No i zobaczcie, jak wygląda sobie tutaj czat na Twitchu, jak jest mniej osób. Jest on moderowany, tak? I jakieś tam nieprzyjemne rzeczy są po prostu usuwane, nie? Jeśli coś tutaj się takiego pojawi. Na YouTubie, wiecie, wszystko zapiernicza, nie wiadomo co i jak. Patrzcie, z samochodu, cyk, cyk, cyk. Strafiłem kogoś, ale... No, właśnie, chodzi o to, że można sobie porozmawiać tutaj, nie? A streamy właśnie od tego są, że można było sobie na żywo normalnie pogadać, tak? Dawaj hejsty. Możemy porobić właśnie jakieś napady. Ja tu parę ludzków zaprosiłem do ekipy. Już mamy taką fajną ekipkę i moglibyśmy popróbować napady. Tylko muszą być jakieś ogarnięte swoje, bo nie ogarnięte to ciężko. Napad bym zrobił chętnie. Kurde, pewnie, że tak. Ja chyba mam jakiś nawet rozpoczęty. Patrzcie, zabiłem go! Ole beka! No nieźle. Jak ja to zrobiłem? Strzeliłem, ale ja w ogóle jakoś chyba w niego nawet nie celowałem. Dobra. Jedziemy zabić kolejny cel. Teraz mnie tak szybko nie zabiją, bo mam... Dostałem Dukesa, a on ma fajny pancerz. Nie wiem, czy nie kupić sobie czasami Insurgenta. O shit, leci coś na nas. Leci Hunter, patrzcie. W moro. Mamy wsparcie chyba z powietrza, bo to jest przyjacielski Hunter, zdaje się. Ile ma już Astonek? No Astonek 26 grudnia będzie miał pierwsze urodzinki. I właśnie mam takie pytanie do was. Co by mu na te urodzinki skołować? Ja myślę, że on najbardziej by się ucieszył z mistki pełnej kiełbasek. Zrobię sobie taki specjalny odcinek na YouTube'a, jak mu daję taki super prezencik. Ale to by było super na niego. No bo co on może chcieć, no? Słodyczy mu nie kupię. Tak, zabawek. No w sumie piłeczki też by były dla niego. To on uwielbia piłeczki. O shit. Ale żem zrobił. Cholera. Siostrzyczkę mu daj. Nie, bo on ją będzie bzykał. To ja nie chcę mieć małych szczeniaków później. Małych Astonów. Weź daj spokój. Nie. Musimy ten... Ja chciałem jeszcze kupić drugiego Astona, ale wiesz, jeśli chodzi o psy to i Dobermany zwłaszcza, to nie jest taka prosta sprawa mieć dwa Dobermany. Nad jednym jeszcze zapanujesz, ale dwa Dobermany to jest już stado i one się zaczną, wiesz, bardziej stawiać wtedy. Zaczną się wspierać i to nie jest takie łatwe mieć dwa psy. A poza tym to jest trzy razy więcej roboty z takimi psami. Jorka mu kup, chyba cię pogrzało. Nienawidzę Jorku. A, stalion. Albo. O nie, nie mogę wezwać samochodu. Muszę za jakiś pojazd prezesa zawołać. Buzard za 25 tysięcy. Ta misja jest za 25 tysięcy.
Dobra. No i tak zaraz zginę. Sanchez? Nie wiedziałem, że tu jest szansa. Shih Tzu może mu kup. Shih Tzu to jest prawie to samo co York chyba, nie? Bardzo, bardzo podobnie wygląda. Ty no kurde. Ja muszę się stąd wydostać. Zostały nam jeszcze 3 cele. Ja troszeczkę tak rakowo gram na tym PS4. Co to było? A to chyba był ten. Telewora samochód, nie? Ten taki, ten tutaj. Kup mu Akitę. Z Akitą jest problem z kolei z sierścią. Aston jest tyle wygodny, że on się tak nie leni na ten. Czy nie linieje, może tak się powinno mówić. Nie linieje tak z tą sierścią i kurczę, nie ma z nim problemu, jak jest. Kiedy on tak najbardziej? Chyba pod koniec lata i wczesną jesienią on tak bardzo puszczał tą sierść. Teraz już nie. No to wiesz, jakbym miał Akitę, a to jest pies, który ma bardzo gęstą sierść, to bym miał przerąbane. Ty no patrz, zablokowali drogę i koniec. Ten śmigłowiec mi bardziej przeszkadza niż pomaga. Nie, zobaczcie na to. Idź stąd. No patrzcie, kurde! I zaraz mnie zaczną gonić, bo będę stukał policjantów. Dziękuję za pomoc. Panie śmigłowcu, zobacz pan, co żeś pan zrobił. Zabiłeś mnie, panie śmigłowcu. Śmigłowiec chciał pomóc i zobaczcie, jak pomógł. Kup mu parówki Gesslerowej, takie XXL, tak? Warframe przypadnie ci do gustu. Wiem, co to jest Warframe, ale jakoś tak, nie wiem, chyba nie dla mnie. Czy widziałem nową mapkę w PUBG? Już była premiera? Widziałem, że Yuhi grał teraz w Jaroku. Grał teraz na tej mapce. I ciekawie to wygląda. Zastanawiam się, bo niedługo wyjdzie też na konsolę PUBG. Jak będzie się grało w PUBG na padzie? Trzeba zrobić z tego streama. To będzie bardzo ciekawe, jak ludzie będą... O, shit. Patrzcie, jaki tu korek się zrobił. To będzie bardzo ciekawe, jak ludzie będą sobie radzić. Ej, to się aż prosi, żeby rzucić tu granat, no. Trzymaj tam. I zaraz będzie... Wow. O kurde, no. Ło, wow, tu jeszcze więcej. Masz. Czym ja będę uciekał? O, shit. Uciekamy stąd. O, majs. Pasztet mu kup. No nie wiem. W sumie... Pasztet? Chyba lepiej jakąś kiełbaskę taką quality mu kupić. I będzie fantastycznie waską. Kurde, po co ja z nimi walczę, tylko wściekam ich jak osy. Strzelanki na padzie to katastrofa. Tak, wiem coś o tym. A słuchaj, jak ty biegasz? Aha, tak biegasz, okej. Okay. Królika kup! Ty! Znaczy szkoda, znaczy nie można się tak znęcać nad zwierzętami, jakbym mu kupił królika. Szkoda tego królika. Ale powiem ci, że to by była zajebista rzecz dla niego, jeśli chodzi o bieganie. On uwielbia biegać. I jakby miał śmigać za tym królikiem, to by było dla niego normalnie najlepsze na świecie. Tylko on by mu spierdzielił do jakiejś dziury i koniec, nie? Ale on by uwielbiał, kurczę. Kup mu wielkie łoże do spania. Wielkie łoże do spania? Wiesz co, to nie jest dobry pomysł. Raz mu kupiłem taką fajną matę do spania, wiesz, mięciutka, fajna. I wiesz co? On to rozpierdzielił. Wziął, rozpierdzielił na drobne kawałeczki. Tam były takie, tam była taka gąbka, taka drobniutka. Na Instagramie rzuciłem fotkę przed i po, co on z tym zrobił. I to nie jest dobry pomysł, żeby Aston na takim czymś spał. Kupiłem mu za dwie dychy w jakimś Chińczyku taki dywanik do spania. Przykleiłem do podłogi na taśmę dwustronną i on na tym śpi. Jest fantastycznie w Aston. O, tutaj mam sposób. O, masakra. Co za... Kup psu bieżnie do biegania. Nie, takie kółko jak dla chomików. Tylko przyczepię na ścianę i będzie zapierdzielał. I tylko biczem. Dawaj, biegaj tam. Nie no.
Aston ma tutaj gdzie biegać u mnie. Jest dużo lasów, jest naprawdę fajnie. Nie ma problemu. Nie musi mieć żadnej tam bieżni. O, patrzcie teraz, zrobię double kill. Chyba, że ten gracz fioletowy mnie zabije. O, shit, o, shit, o, shit, o, shit, o, shit. No fajnie. Czy ja zabiję tego gościa tutaj? Oj, dobra. Kurde, co tu się dzieje? Za dużo graczy jest. Chyba trzeba ten napad zrobić, bo inaczej to się nie da. Dobra, jeszcze jeden dla pewności. Dobra, udało się zabić, mogę ginąć. Kup mu taką łapkę, w której jest piłeczka, będzie mu ją... Nie, wiesz co, wiecie co ja mu kupię? Znaczy nie dla niego, tylko dla siebie. Kupię mu laser. I będę mu świecił, wiecie, na drogę gdzieś tam i on będzie za tym latał, bo on jest głupi. Jest młody, ma echo między uszami. I on, kurczę, będzie latał za wszystkim, co się świeci. Pewnie, że tak. Był donate? Ojej, nie słyszałem. Oj. Czekajcie, to muszę sobie przełączyć dźwięk, bo... na słuchaweczki. O, teraz powinienem słyszeć. Przeczytamy zaraz. Teraz troszeczkę ciszej ustawiłem te donaty. No. Zagrania na PC, czyli to nie bardzo. Wiesz co, ja teraz na PC-cie właśnie nie gram ze względu na tych cheaterów, no. Wolę sobie jednak cisnąć na PS4, gdzie mam jakiś zagwarantowany rozwój postaci, gdzie to ma jakiś w ogóle sens, nie? Rozwijanie postaci, tak? Bo tutaj to nie bardzo. Muszę sobie ten... wezwać, może teraz już będę mógł pojazd zawołać, albo zadzwońmy do ten. Jaki mam internet? Wysyłanie i pobieranie. Pobieranie mam... jakieś 60, chyba 6 megabitów, a wysyłanie mam 8. Także to nie jest jakiś koksu, nie? Ale tak mam wszystko poustawiane, że to jakoś tam działa sobie. Ej, gdzie jest mój samochód? No a tutaj. Nie no, ja zaraz chyba napad zaczynam. Tu jest za dużo ludzi. Zrób miks wędlin i będzie mu dobrze. Wiem, co możemy zrobić. Nie miks wędlin, tylko zrobimy mu mięsnego jeża. Dziękuję za donajcik. Ale też pasuje, pozdrawiam cię i ludzki świat. Inaczej widzów, 2 złota i 4 grosze. Ludzki świat, mówisz? A, ja tam już wybrałem sobie tą nazwę. Ludzkie rzeczy brzmi bardzo fajnie i myślę, że fajnie się będzie kojarzyć. Więc nie będzie problemu raczej. Ej, widzę, że tu opresor ten. Opresor gdzieś lata w powietrzu. Dobra, jeszcze chyba jeden cel? Nie, już wszystkie zabite, tak? Dobra, ja tu bym napad zaczął. Jedźmy na ten napad. Jest parę ludzi. Chyba damy radę, co? Mięsny tort! Bez kitu, świeczki takie, wiecie, tam jakieś wędliny, kiełbasy się nakupuje. Pewnie, że tak. Ja i tak na tego psa bardzo dużo wydaje kasy, więc taka mięsna mieszanka nie będzie dla niego, wiecie, niczym nadzwyczajnym. Kurde, oczywiście. Ale nie, no trzeba mu jakiś taki torcik zrobić. Dać mu taką micho, bo ja nie wiem, ty, ale on się nażre tego wszystkiego. To przecież on nie będzie zwykłej karmy chciał jeść później, bo on będzie chciał kiełbaski. No, to nie jest też takie dobre, ale tam raz w roku może dostać taką torpedę wielką, nie? No ale później ją powie, o nie, ja chcę kiełbaski, te kiełbaski były fajne. Oj, oj, oj. Zobaczymy, co to będzie. Zrób z niego wegana. Ty, ej, ty się nie śmiej, wiesz jak on lubi gotowane warzywka z ryżem? Wpierdziela to jakby to była kiełbasa, naprawdę. A czy, no... woda w proszku. Kiedy jakiś Need for Speed, jeśli mógłbym wiedzieć. Zobacz sobie regulamin, co tam jest napisane. Nie będę odpowiadał na takie komentarze. Dobra, słuchajcie, czemu ja pojechałem do biura, skoro chciałem robić napad? Musimy sobie napad zrobić. Napad będzie jakiś tam zorganizowany i będzie fantastycznie. Zrób mu budę z wędlin. Nie no. Mój pies je krakersy. A je też orzechy? Daj mu orzechy, zobaczysz jak będzie wpierdzielał. Psy lubią orzechy.
Przynajmniej mój lubi. I pies mojej pierwszej dziewczyny też lubiał. Taki, nazywał się Buffy, taki mały. Fajny był. Znaczy nie był super mały, nie był to York, ale nie był też taki duży jak Aston. Aston to jednak kupa, taki kurde kleszcz wielki, z niegoś wyrósł, ja nie mogę. O, ostatnio byłem u weterynarza, bo sobie skaleczył łapki, ale weterynarz powiedział, że to nie ma się co przejmować, tylko trzeba mu nie dawać lizać tych ranek, jak się gdzieś tam zrani. Bo nie wiedziałem, jak w takich sytuacjach należy postępować. I ten... I... Weterynarz mówi, że to mu się zagoi, wszystko fantastycznie. Nie trzeba się tam specjalnie przejmować. Ja mówię, spoko. I powiedziałem, że jeszcze możemy go zważyć. Ucieczka z więzienia wnosi... Dobra. Czemu szczerze? Dobra, niech będzie. Wiesz... No i zważyłem go i ważył niecałe 31 kg. To jest dużo jak na piesa. On domyślnie, nie wiem ile Dobermany, muszę sobie sprawdzić, ale gdzieś chyba 35 kg dorosły Doberman, taki europejski. Zobaczmy. Waga Dobermana. Długość życia od 10 do 13 lat. Świetnie, niech to chciałem wiedzieć. Więc tak, samiec od 34 do 45. Dorosły samiec. No Aston będzie raczej fit, bo on dużo lubi biegać, więc raczej nie będzie ważył 45 kg, chyba że zachoruje czy coś. A, to są piękne pieski. Tak? Także 30, on już prawie osiągnął swoją nominalną wagę. Jeszcze tak z 5 albo 4 kg nabierze i już będzie koniec. Kurde, tyle kasy wydałem na ten napad. Dobra, z bieżącej sesji zobaczymy, kto tam przyjmie za pro. Kup mu pluszowego ludzka, ech. Czy ma ucięty ogon? Nie, nie ma uciętego ogona. Ja nie zamierzam mu ucinać ogonka, bo ma bardzo fajny. Zresztą bardzo łatwo jest rozpoznać, kiedy on się cieszy, jaki ma nastrój. Ogonek bardzo dużo mówi o piesku, więc... O nie, tego gościa z IGN to... Nie wiem, czy to jest dobry pomysł z nim grać. Jak myślicie? Jak się zastanawiam. Kloc ma wysoki poziom, ale ten z IGN to podejrzany. Ach. Jeszcze raz, z bieżącej sesji. O. Kup mu auto. No Aston to już jest auto. Napęd na 4 łapy. Jaka jest twoja dziewczyna? Toleruje to, że non stop siedzisz w grach. Ja nie mam dziewczyny, co ty? Ale jak miałem dziewczynę, to bez problemu tolerowała to. Trzeba się tylko postawić. Kurde. Pewnie, że tak. Nie no, trzeba też znaleźć czas dla tej drugiej osoby. To jest jak z pieskiem. Nie poświęcisz mu czasu, to macie w dupie. Trzeba mu poświęcić czas. Tak jak każdemu, którego chce się kochać, którego, od którego, od kogo chce się otrzymać też coś, no nie? Dobra, czekamy, czekamy. Będziemy mogli chyba zaczynać. No i dobra, startujemy, nie ma na co czekać. Bądź, ja wybrałem poziom trudny, ach to chyba teraz będę wybierał poziom trudny. Buciki mu kup, ty! Wiecie co ja myślałem, żeby mu kupić? Nie wiem czy nie wiem jak wam to teraz tutaj pokazać, bo gram na konsoli, ale... mógłbym kupić mu strój sarny. Albo strój... tej... zebry, o. Widziałem takiego gifa. Może uda mi się to wkleić. Kurczę, chyba tego nie znajdę.
Jak ktoś widział to wie. Ale był taki gifuś fajny. Znaczy to ogólnie film, ale... Zobaczę, czy uda mi się to znaleźć. Zebra Doberman. Jakoś tak to było. Zebra. No. Tego niestety nie mogę pominąć, bo ja jeszcze tego napadu na tym koncie nie robiłem. No nie znajdę tego filmu. Albo tego... Albo tego gifa. Ale jak kiedyś znajdziecie, to będziecie mogli wspomnieć sobie tą chwilę. Daj mu skórę Vadera. Strój Vadera. Wiecie dlaczego Lulcek nie ma dziewczyny? Bo zamiast wydać pieniążki na ubrania, kupi sobie karmę dla piesa. Co ty gadasz, chłopie? Byłem w Lidlu, kupiłem 3 koszulki w super cenie. Właśnie, to jest chyba ta z Lidla nawet. Nie wiem, musiałbym sprawdzić. Super cena, ja nie kupuję ubrań, człowieku. Dzięki Lilu Lilix 69. Kup mu GTA 5. Kurde, ja mam... Właśnie, ja zastanawiam się, jak by wyglądało GTA 5 na Xbox One X. Bo teraz gram na PS4 Pro, ale to chyba nie ma żadnego znaczenia. Powiem wam, że gram na PS4 Pro w... Czekajcie, czy granie jest czasem tego za głośno? Gram na PS4 Pro w Horizon Zero Dawn, teraz ten dodatek Frozen Wilds. Jest świetny swoją drogą. I powiem wam, że konsola bardzo głośno chodzi, PS4 Pro. A tutaj jak gram sobie w GTA, ona sobie cichutko gdzieś tam śmiga, nie ma żadnego problemu. Jest fantastycznie. Także myślę, że GTA na PS4 nie jest specjalnie wymagające. Dobra, damy poziom trudny. I możemy startować. A z kolei na Xboxie to jest prawdopodobnie ta sama wersja co na Xbox One. Zwykłym, no nie? Więc tutaj nie ma żadnej różnicy, myślę, no. To jest to samo. Dobra, startujemy. Jak tam ci minął dzionek? No dzisiaj trochę stresowo, bo ten aparat, o którym mówiłem na początku streama, ja sobie założyłem nowy. I kurczę, dziwnie mi teraz jest, tak język trochę jest podrażniony, bo to obciera tam troszeczkę. Mimo, że i tak jest zrobione tak, żeby nie obcierało, to trochę jednak obciera. Dobra, musimy ukraść radiowóz. A kuput... Ty, to jest dobre, kup mu dmuchanego pieska. To wcale nie jest głupi pomysł. Jak on by na to zareagował? Ej, powiem ci, że on jest jeszcze młody i jeszcze szumi mu w głowie trochę. Więc dmuchany piesek, on by mógł potraktować to jako rywala. Poważnie. Tutaj jest posterunek policji, ale nie ma radiowozu, musimy zrobić zamieć. Kim chciałem zostać za modu? Kurde, astronautą. Kosmitą chciałem zostać. Chciałem astronautą być, bo kiedyś miałem teleskop. Taki teleskop do oglądania gwiazd. I to była pierwsza rzecz, jedna z pierwszych rzeczy, które sobie kupiłem za swoje pieniążkę. Wysiadka. No i ten. No i tak sobie zawsze marzyłem, że chciałem tam polecieć, w kosmosa. I tak kibicuję teraz Elonowi Muskowi. Że on ma tą firmę SpaceX. Dzisiaj widziałem Teslę. Też jego autorstwa. Znaczy nie konkretnie jego, ale firma należy do niego. Chodzi mi o Tesla, nie? Tesla Model S P85. Widziałem w takim miejscu, żebym się nie spodziewał, że tam będzie.
Dobra, szukamy policyjnych rzeczy. A na razie są policjanci tutaj, ale... Czy Astonek ma duże zęby? No jak każdy pies taki większy, oczywiście, że ma. Znaczy, może głowy by ci nie ugryzł, ale ma spore ząbki. Ten aim, no świetnie mi się... Kurde, to celowanie jest fantastyczne. Ale idzie coraz lepiej. No jakbym grał dużo na PS4, to by to szło dużo fajniej, nie? Powinno być dla mnie spowolnienie czasu, jak ja celuję. Ej, no kurde, gdzie jest ten radiołóz? Chyba tam dalej gdzieś. Widzę, tam się coś świeci. Tylko od tego posterunku powinno być tego dziadostwa pełno. O, śmigłowiec już leci, a radiołozu jeszcze nie ma. O, jadą chłopaki. Najgorsze jest to, że musimy tutaj policję zgubić, nie? Patrz, jaki aim fantastyczny. Ja mam słabego aima, człowieku. Ty, bo my tu nie możemy zginąć. O shit, bo ja muszę uciekać. Nie, ja tutaj mam tego auto aima, więc jak wyjdę z pojazdu, to jest łatwiej. Tak? Dobra. O kurde, nawet śmigłowiec łapie, nieźle. Dobra. Trzeba uważać, jak gram na padzie, to łatwo jest zginąć. O shit. O shit, ile mamy? Zero żyć. Idę się schować. Uciekaj, Jasuka, uciekaj. O, na szczęście tu można uciec. Już myślałem, że będzie lipa. Uciekamy stąd. Cholera, śmigłowiec, musimy się gdzieś schować. Nie mogę zadzwonić do Lestera, bo... No bo tutaj w tej misji nie można. I śmigłowiec mnie strzela, ja mam mało zdrowia. Musimy przekąski zjeść za moment. Shit! Dawaj przekąski, tutaj. Szybko przekąski. Ekwipunek, przekąski, shit! Uciekaj. O, mamy samochód, znaczy radiowóz. Uciekamy stąd. Auto aima, ty haksie, no tak, tutaj można. Nie no, ja bym sobie nawet z botami nie poradził, gdyby nie było aima. Jaki jest mój samochód marzeń? Wiesz co, chyba Tesla Model S. Powiem ci. Jest ta nowa teraz Tesla Roadster? Ale to już jest zbyt duży hardcore. Będzie kosztować tam miliony. A Tesla Model S to jest coś odpowiedniego dla mnie. Albo Model X, to by akurat rower wszedł na tyły, nie? Czy opłaca się kupić PS4? Wiesz co, ja bym PS4 na potrzeby GTA 5 nie wiem, czy bym kupował, bo widziałem, że tam potrafią FPS-y spadać nawet do 26, a ja jestem na to bardzo wyczulony. Na te cholerne FPS-y, no. I teraz właściwie mam odpalone dwa streamy, jeden na YouTubie, ten przekierowujący tutaj, a drugi to jest właśnie ten z GTA i jednocześnie gram też sobie. Dobra, ten na YouTubie już chyba możemy wyłączyć, nie? Ja nie wiem, czy ten na YouTubie w ogóle działa, czy nie działa. Teraz sprawdzę go. Powinien działać. Cholera wie. Raz zobaczymy. Ja jestem ciekawy, bo coś tutaj nie śmiga. A nie, jest, wszystko działa. No to ciekawe. No dobra, wyłączę go już, bo po co? O, okej. Pyk. Dobra. Dobra, idziemy. Wykradnij rozkład. Czy ja muszę tam też wchodzić? Może schowam jednak broń, bo będę wchodził na posterunek. No, wyłączyłem już na YouTubie. Tam będą tylko powiadomienia, jak będę miał streama tutaj. Okej, możemy uciekać. Ledwo przeżyłem, ale przeżyłem. Zahaczyła się. To Asuka. Dobra, teraz ja prowadzę. Siadaj, boy.
Jedziemy pod most. Jaka jest twoja największa wada? O kurde, wiesz co? To byś musiał się zapytać osoby, która mnie zna. No co, co on robił w ogóle, ten ziomek? Ja nie potrafię powiedzieć o sobie takich rzeczy. Mógłbym powiedzieć na przykład, czego w sobie nie lubię, jeśli chodzi o nawyki, tak? Ale tak jakąś, jako taką wadę. Wiem, że zarzuca mi się często, że za często sobie żartuję z kogoś. Znaczy nie na zasadzie, że o, jaki kurde gruby, co za grubas. Tylko na takiej zasadzie, że mam jakąś znajomą albo znajomego i on się wkurza, że on nie wie, kiedy ja żartuję, a kiedy nie. Na przykład tak w żartach tam mówię jakieś do niego dziwne rzeczy, czy do niej. Znaczy kolega to by zrozumiał, ale przeważnie to dziewczyny mają z tym problem. Okej, okay, musimy podpalić, czyń honory. Uciekamy stąd. A i chyba nie wybuchnie. A nie, tu silnik. Dobra, już cały się fajczy. Ciśniemy stąd. Tutaj mamy składany dach. Jak to się robiło? O, dobra, jeszcze. O shit! Jeszcze pamiętam, jak to się robiło z tym dachem. Składamy. Fajne auto swoją drogą. Pewnie Rockstar wprowadzi też nowe jakieś fury, nie tylko takie wybuchowe w tej najnowszej aktualizacji, ale też takie zwykłe, które będzie trzeba kupić za miliony, nie? Nie ma to jak 9 lektur ważące 3 kg. Ciężka ta nauka. No tak, rzeczywiście. Nie, powiem wam, że to było przesrane, kurde. Jak ja byłem mały, pamiętam, że miałem taki plecak, w którym nosiłem duże podręczniki do podstawówki, które były zajebiście ciężkie. Ja nie wiem, po cholerę to wszystko nosić. I tak się użyło to raz na cały dzień, a nosisz to przez cały dzień. Lepsze by było to, jakby w szkole były szafeczki i mógłbyś sobie te wszystkie podręczniki schować i brać do domu tylko te, co potrzebujesz. I w szkole sobie zostawiać te, co potrzebujesz, i gdybyś sobie brał na lekcję te, co potrzebujesz, to kurde, po co brać to wszystko naraz, tak? Do czego ci to potrzebne? Jezu. No ale nie, bo to zajmuje miejsce, bo by rozwalali, ech. No, jak byłem mały, strasznie mi to przeszkadzało. Wielki plecak, i teraz też widzę, te dzieci chodzą z tymi wielkimi plecakami. Ledwo co, kurczę, tak? Ech. Po co tak męczyć to? Przecież ty... Ach, dobra, nie będę tego komentował. Ja nie jestem z oświaty, może się nie znam. Ale moim zdaniem to jest głupie. Zawsze mnie to denerwowało. Bolały mnie plecy. Kręgosłupy się krzywią. Weź, daj spokój. Też mam ciężkie podręczniki i mamy szafki. O! To Ameryka dosłownie. Czy mam jakieś zdjęcia, jak byłem mały? Wiesz co, to bym musiał vlogaska zrobić od tego, musiałbym poszukać tych zdjęć. Teraz to bym musiał gdzieś jakiś strych odwiedzić czy coś. Jakieś szafki stare, coś tam popatrzeć. Najgorszy byłem. Dziś są szafeczki, ale jest ich bardzo ograniczona ilość. O kurde, to nie wiedziałem. Też mam szafki. A, no to sorry, w moich czasach nie było, musiałem... W moich czasach. Kurde, czuję się taki stary, jak to mówię. Nie ma moich czasów i waszych czasów, są nasze czasy. Wszyscy żyjemy w tych samych czasach. Zawsze są takie same czasy, no. Tylko się zmienia otoczenie trochę, no. Ostatnio, wiecie co, interesowałem się troszeczkę takim tematem kierowców. Trafiłem na taki film, gdzie ziomek właśnie opowiadał o jeżdżeniu ciężarówką. I że teraz mało jest chętnych na wiecie, pracę kierowcy. I tak się zastanawiam, bo teraz Tesla wprowadza też te nowe ciężarówki. Czy niekiedy, znaczy za jakiś czas może ciężarówki zostaną w ogóle wyparte, kierowcy zostaną wyparci, ale do tego czasu myślę, że będzie bardzo duży deficyt kierowców.
i że takie autonomiczne ciężarówki będą zbawienie troszeczkę dla transportu. No nie? Bo teraz ponoć naprawdę jest ciężko, a płace są zajebiste. Tylko co z tego, jak nie masz kiedy tej kasy wydać nawet. Cześć Lucek. Cześć, cześć, witam Lukasz. Ciśniemy, następne przygotowanko. Autobus, teraz mamy to łatwiejsze. Okej. 3000 muszę zapłacić za ammo, shit. Dobra. Z poprzedniego napadu. Wszyscy. Lucek, ja chodzę do szkoły sportowej, mam codziennie 7 lekcji, a mój plecak waży około 23 kg? Ach, 23 kg, kurde, powiem ci, że masakra. Nie no, to wiesz, jak ktoś siłkuje i ćwiczy dużo, to dla niego to nie problem, ale to zależy też od wieku. Przecież dla kogoś w wieku 12 lat, kto nie ćwiczy za dużo, no w wieku 12 lat przeważnie się nie ćwiczy za dużo, no to jest bardzo dużo. Ja tu mam konto od 13 roku chyba. Ja też tu mam konto od 13 roku, nawet to jest to konto od 13 roku. Pierwszy filmik mam z 13 roku, z Need for Speeda. Nie wiem, jakim sposobem on się tu zapisał. Czemu? Aha. Bo tutaj te filmiki znikają co 30 dni jakoś tak, nie? Albo co 60. A on jakoś tutaj jest zapisany i tyle. Okej. No czekamy jeszcze na jedną osobę. Okej, już. Lucek, ja chodzę do drugiej gimnazjum i mam 7 lekcji, ale nigdy nie ważyłem swojego plecaka. To polecam zważyć. Napakuj wszystkie książki i zważ. Nie no, żartuję, nie wszystkie. Ale tak, jak będziesz szedł do szkoły... No teraz to już jest chyba coraz luźniej w tej szkole i chyba tam już wam troszeczkę odpuszczają, nie? Na koniec grudnia, czy w środku grudnia już tak spokój chyba jest w tej szkole. No, ale tak, jak będziesz szedł do szkoły, na następnym streamie wpadnij i powiedz, ile ważył twój plecak, okej? Okay? Waga plecaka. Nie no, to jest ważne, kurczę. Waga jest, wiecie, im więcej ważysz, tym gorzej przyspieszasz, to jak z samochodami. No kurde, jak cię będzie gonił jakiś wariat, to musisz mieć jak najlżejszy plecak. Albo zrzucasz balast i uciekasz. I potem patrzysz, twoje książki są na jakimś tam serwisie Allegro czy coś. Dobra, jedziemy po autobus. Nie pamiętam, jak to się ten autobus... ten... O, shit. Ej, ja jestem bardzo dobry w jeżdżeniu na motocyklu na PS4. Słuchajcie, kurde. Jeśli chodzi o GTA... Dlatego, że ten motocykl uzupełnia mi zdrowie. I... O, shit. I... Wow, gdzie ja pojechałem? Przeżyłem! Jest! No, ja ten motocykl uzupełnia mi zdrowie, bo on jest moim tym podstawowym motocyklem. I biorę go na wszystkie akcje, jak mam mało zdrowia, wsiadam na niego, uzupełnia mi się zdrowie, jest fantastycznie. Także ja nim dużo jeżdżę, ale jest takie ryzyko, że jak w coś przywalisz, no to kaplica, nie? No jak to w motorach, no kurde. Ła! U mnie można nosić lapka na lekcje. Aha, no tylko na konkretnych lekcjach, tak? Wiesz co, laptop to by była trochę chyba przesada na lekcji. Ale moim zdaniem pisanie odręczne powinno być wyparte już przez te pisanie maszynowe. Dziękuję za donejcik. O nie. Ale muszę troszeczkę te napiwki chyba podgłośnić, nie?
O Boże, najgorzej. Może, nie, muszę się zastanowić, czy podgłośnić te napiwki. Najgorzej. Dobra, później sobie to jeszcze ustawię. W miarę słyszę, tak, ale bardzo słabo słyszę tą Iwonę do czytania. Słyszycie też te donaty, czy za cicho jest? Dziękuję za donacik, mimo wszystko. Dobra, musimy skołować autobus. To nie będzie takie proste. Cicho jest, no nie? No właśnie, mógłbym sobie ten... Mógłbym sobie troszeczkę podgłosić, ale ostatnio było za głośno i... Jak był jakiś... Czy wiecie, ja mam chyba złą... Nie, dobrą broń mam. Mówię ci, stój! Kurde, patrzcie jaki aim. Dobra, biorę ten autobus. Ale patrzcie jak super, kurczę, z motocykla trafiłem. Musiałem się przygotowywać 3 minuty, ale pykło. Dobra, jak tutaj się uciekało, tym autobusem, jedź! Aha, okej, okay. Musimy uciec z policji. Ja proponuję obrać drogę tory. I schować się, tutaj chyba będzie jakiś tunel albo coś takiego, coś tutaj takiego było. Spróbujmy się gdzieś schować. Niedaleko mamy dostarczyć ten autobus. W sumie mogłem nie strzelać ja, tylko ktoś inny, to wtedy, wiecie, mnie by nie goniła policja. Jest tylko jeden śmigłowiec. Raczej nie jest przyjazny. Proszę o unicestwienie tego zagrożenia z tyłu. Nie, to nie jest dobry pomysł, żeby wyprzedzać pociąg. Proszę unicestwić ten... Ojej. Ty tutaj się schowajmy, a nie, za małe dziurki tutaj nie wjedziemy. Okej. Ogon czysty. Tu chyba będzie jakiś tunel, albo pod mostem można się chyba schować. Spróbujmy. Pojedziemy za tym pociągiem. Powinno się udać. Nie zauważą nas, kurde, pewnie, że tak. O, i ty, patrz, tu jakaś ten, droga jest boczna. O, i super. Tu nas nie będą widzieć. Ja nie wiedziałem, że tu jest jakaś droga. O nie, jadą tam. Ale tu nie wjadą, bo są głupki. Heee. Zostaniemy tutaj. Co kupujesz dla Stonka? Nie wiem, musimy chyba zrobić jakąś ankietę. Co mu kupić? Ja stawiam na jakieś tam wędliny, no, jakieś tam kiełbasy się pokupuje. No, jakieś tam dobre nawet takie mu się kupi. Kurczę, szerszeń, kleszcz jeden, niech ma. Niech ma. Dobra, moja drużynka jeszcze musi zgubić gliny. Ale ja już podjadę sobie. Ty, tutaj jest jakaś droga niby. No dobra, spróbuję nią pojechać. Kto jedzie na skróty, ten do domu nie wraca, czy jakoś tak. Ale spróbujmy. Pitbulla mu kup. Nie, nie będę mu żadnego pitbulla kupował. Ale wiecie co? Widziałem ostatnio takiego psa... O, shit. Nie mogę tu podjechać. Widziałem ostatnio takiego psa... Potężny, znaczy potężny. Dobrze zbudowany, ale niski. Ogromne szczęki miał. I to jest półrasowy oczywiście piesek. Ogromne szczęki, nie chciałbym się z nim spotkać. Wiecie, jakby był zdenerwowany, naprawdę. Potężna maszyna, no nie? Ale powiem wam, że był zajebiście szybki. Ja nigdy bym się nie spodziewał, że taki pies mały, oczywiście umięśniony i wszystko super, ale był tak szybki. Ja czasami chodzę na jakieś tam wybiegi, spotykam się z ludźmi na spacery i takie tam, tutaj w okolicach moich. No i rzeczywiście spotykam różne psy. Raz spotkałem takiego dużego dobermana, ale był gruby, bo był chory i musiał być w domu jakiś tam dłuższy czas. No i się trochę roztył. Ale ogromny był, kurde, jak nie wiem, jak 2 stony, naprawdę. No, a właśnie raz byłem z jakimś takim panem, który miał tego takiego groźnego psa. Nie wiem jaka to rasa była. Ale kurczę, tak zajebiście szybki był. No Aston normalnie był oczywiście szybszy od niego, bo Aston to już w ogóle jest wyścigówka. Ale tamten popierdzielał, ja myślałem, że takie psy są naprawdę jakieś tam powolne.
A on popierdzielał jak szalony. Jak mały samochodzik. Jamniki są szybkie. Jamniki to jest ten... Jak to się nazywa ten sposób tuningowania? Stens, o. A wiecie co będę robił niedługo? Zrobię z tego filmik, takiego vloga. Normalnie... To co wam teraz pokażę... Co mi się dzieje z tym aparatem? Jezu, ja nie mogę mówić. Ale pokażę wam coś zajebistego. No, dostałem się. Jestem. Więc tak. Mam tu coś, co was normalnie... Znaczy, może nie do końca was rozwali, ale jest to ciekawa rzecz. Bo jest taki kanał na YouTubie, WhatsApp. Ostatnio mnie zainspirował do tego, żeby kupić sobie Plasti Deepa i coś pomalować. Stona nie pokaże, bo on tam leży z tyłu, a jak go zacznę tam ruszać, to on się zaraz odpali i będzie wariował. Nie, jak jest spokojny, to niech będzie spokojny. Jest taki kanał na YouTubie WhatsApp. Kojarzycie go pewnie, nie? Czy nie kojarzycie? On sobie naprawia swoją BMW-kę, naprawia Forda K swojej żony i on używa takich preparatów do malowania. To jest taka, jak to się nazywa, guma w sprayu, potocznie mówiąc. Używa Plasti Deepa i używa jeszcze czegoś innego, czekajcie. Wezmę sobie kamerkę dużą. Tak? Ja mam Plasti Deepa. Kupiłem sobie, żeby przetestować to i sprawdzić jak będzie działać, ale kupiłem po to, żeby pomalować swoje rowery na czarno. To jest czarny matowy kolor. O kurde, spadło. Shit. To jest czarny matowy kolor. Teraz nie chcę, żeby jak będę to zakładał, żeby mi to nie wystrzeliło gdzieś. Dobra, nie wystrzeliło, jest dobrze. Jest czarny matowy i pomaluję tym swoje rowery i to będę chciał nagrać, ale to nie mogę zrobić z tego odcinka, znaczy streama, tak? No bo rowery nie będą mogły być tu u mnie w pokoju, bo to jest trochę takie toksyczne. Czemu jesteśmy tutaj? No nie wiem, aha, muszę do Lestera, cyk. To w międzyczasie wam opowiem historię. I będę musiał te rowery oczywiście rozebrać, wyczyścić, kupiłem sobie smar jakiś lepszy, byłem dzisiaj w sklepie rowerowym i pokupowałem sobie rzeczy. Jeśli chodzi o czyszczenie takich drobnych elementów jak wkład supportu czy coś tam, to to zrobię sobie też na live'ie jako tam na tym moim stole, gdzie tam modelarstwo będę prowadził. Jak nie wiecie o co chodzi, to możecie sobie zobaczyć na mój kanał, dzisiaj wrzuciłem vloga o tym. No i tak, kupiłem sobie kluczyk do wkładu supportu. Będę musiał to wykręcić. Nigdy tego nie wykręcałem, nie wiem jak to się robi. Ale się nauczę, kurde. Wszystkiego się można nauczyć. Pewnie, że tak. I tak, kupiłem sobie dwa klucze. Raczej tego nie będę używał, to jest klucz... Znowu używam kamerkę, pokażę. Nie będziecie widzieć. To jest taki klucz chyba starego, do starego typu tych supportów. Nie mam pojęcia, no ale kupiłem w razie czego, żeby mi tam później nie brakło. Ja chyba będę używał tego. To jest klucz do wkładu nasadowy. Się mówi nasadowy? Chyba tak. No i będę musiał go właśnie pomalować. Moje dwa rowerki, mojego nowego crossa. Level 10, B, B chyba 10 on był. B9 chyba. No to jego będę musiał sobie pomalować, ale przede wszystkim moją szosę, czyli Treka i te Plasti Deep. I okazuje się, że właśnie z moich okolic jest oficjalny dystrybutor tego Plasti Deepa, więc nigdy w życiu mi go nie zabraknie. Przesyłka była błyskawiczna. No i będzie czarny mat. Myślę, że będzie wyglądało to bardzo fajnie, zobaczymy. A w razie czego, jak nie uda mi się pomalować, jak coś tam nie wyjdzie, zawsze tego Plasti Deepa mogę zedrzeć bardzo prosto, nie? Więc... Ops. Wracamy już do GTA, więc to jest bardzo ciekawe. Kupiłem sobie jeszcze taki... jakiś smar. On jest do łańcucha, ale Ziomek powiedział, że wkład supportu też można tym posmarować i będzie fantastycznie. Chociaż on jest bardzo, bardzo rzadki. Ja nie wiem, czy tam nie powinien być gęsty. Ale chyba nie. Jakiś dozownik. Ma fajny dozowniczek.
Także myślę, że będzie w porządku. No i to się wszystko porobi. Ten wkład supportów w crossie moim NTB jest już nieźle zapierdzielony, powiem wam. I już tam zaczyna coś strzelać, coś się dzieje dziwnego. Więc i tak będę musiał to porobić. A zamaluję sobie na czarno, bo mam czarny strój i wszystko będzie mi pasować do tego czarnego, nie? W sensie czarne rowery, wiesz, wszystko czarne będzie, fantastycznie, czarny mat. Jeszcze są takie specjalne metalizery, albo jakieś takie połyski, niepołyski i można naprawdę zajebisty efekt uzyskać. Zanim za małe pieniądze i nie ryzykujesz tym, że rower będzie permanentnie tak już pomalowany, tak? Jak ci się coś spierdzieli, zawsze możesz tą gumę bardzo łatwo zedrzeć, no nie? Moim zdaniem fajna opcja. Co o tym myślicie? Będzie tuning rowerowy. Już mam miejsce, gdzie będę to robił. Także myślę, że będzie ciekawie. Będziemy robić tuning, kurczę, zajebisty. Tuning rowerów. A czy... No myślę, że jakoś to wyjdzie. Tylko kurde, słyszałem, że nie powinno się tej gumy używać w mrozie. A tam, gdzie ja będę, to będę... No shit. Będę to robił w garażu. What? Więc myślę, że będzie trochę za zimno tam, bo tam raczej nie ma żadnego ogrzewania, nie? Aciu, coś tam się wymyśli. Patrzcie, jaka moja kuma jest szybka. Ten motocykl kosztuje 5000 chyba tylko, albo 20, coś takiego. A wszędzie dojedziesz i jest bardzo szybki, mega szybki. Ale ja się tam nie pcham bez ziomali, bo oni mają dwa insurgenty z super działkiem. To oni super ogarną temat, nie? Świetnie, że to wybrali. Będzie nam po prostu łatwiej. I tylko zastanawiam się, czy ta guma będzie jakaś odporna później, nie? Na jakieś tam uderzenia. Słyszałem, że może się to pozdzierać też. Ale ja tam... Najgorzej będzie w miejscu, gdzie jest łańcuch, nie? Tam najbardziej może się zdzierać, ale i tak tam będę miał jakieś tam zabezpieczenia, bo są takie specjalne naklejki, które się kupuje na wszystkie możliwe miejsca w rowerze, które się obcierają automatycznie od linek, od łańcucha i tak dalej, i tak dalej. Więc ja jestem podekscytowany. Podekscytowany jestem mega tym modelarstwem. Uwielbiam robić i testować, robić jakieś nowe rzeczy. I uwielbiam takie właśnie majsterkowanie, także jestem strasznie ciekawy, jak mi to wyjdzie. Tylko boję się najbardziej, że rozmontuję rower i już go nie zmontuję z powrotem do całości. Ale kurde. Jest YouTube, jest wiecie, Google. Jakoś sobie poradzę, no. Myślę, że nie będzie tak źle. Ale no trzeba nagrać z tego jakiś filmik, jak to maluję. Bo myślę, że będzie ciekawie, tak? Może efekt na początku nie wyjdzie jakiś fajny, no bo jednak... Chociaż jeśli chodzi o rowery, to czarny mat będzie fajnie pasował, bo rama rowerowa przeważnie ma sporo jakichś tam zaokrągleń i tak dalej, i tak dalej. A jeśli byśmy na przykład malowali takim czarnym matem samochód, jak niektórzy sobie malują i to wygląda okropnie, takie Civicsy, wiecie, gdzieś tam jakieś Hondy czy BMW-ki sobie malują tymi szprejami, no to to wygląda źle, tak? Bo mamy tutaj dużą powierzchnię, która nie ma tylu załamań, tak? Powiedzmy jakąś tam maskę, czy dach, czy nie wiem, tam bok samochodu, drzwi jakieś, jak zamalują sobie. No i to wygląda strasznie płytko i brzydko. A na rowerze masz dużo załamań i jakoś zawsze to światło będzie tam padać inaczej, jakoś to się będzie odbijać. Nie kupiłbym tego, gdybym sobie po prostu nie popatrzył gdzieś już na necie, jak to wygląda po nałożeniu takiego koloru. I moim zdaniem wygląda to bardzo fajnie. A poza tym ja mam głównie stroje właśnie teraz czarne i będzie mi to świetnie pasować. Także będę miał taki super komplet za naprawdę niewielkie pieniądze. Jedna taka pucha kosztuje 36 zł. Dzisiaj na te narzędzia wydałem 6 dych. I możesz sobie przemalować fajnie. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy znam Kickstera? Nie znam osobiście. Ale spoko ziomek jest, nie? Spoko ziomek się wydaje. Nie znam go osobiście, ale myślę, że jest spoko. Dobra, wiecie co? Ja chyba wsiądę też do Insurgenta, no bo to nie ma co. Ja sam tam nie będę cisnął. Poczekam tutaj na ziomka. Tutaj jest obstawa na działku. Ja mam w ogóle jakiś ten... Nie mam tego pistoletu sygnałowego, niestety. Jak mu dać znać, żeby
stanął. Czekajcie, jak to się robiło te akcje? O nie. Tak! Halo! Dobra. Jest, chyba się udało. Dobra, wbijamy. Zobaczymy, jaki będzie strzelanie teraz. Ty, tu jest auto-aim? Nie, już myślałem. Ale by było, ty. By był auto-aim. No nie mają szans. Nie no, trzeba się mieć na baczności. Proszę z odległości, bo tak z bliska to ja nie mogę ich strzelać. Najlepiej z odległości, to działko na insurgencie ma naprawdę duży zasięg. Jest taka turbo snajperka. Nie, no idzie dobrze. Wystarczy trafić przeciwnika w cokolwiek, nawet w prącie, i zginie. Nie ma problemca. Dobra, ja mogę chyba... Tutaj oczyścimy tylko z tych samochodów i zabieram samolot. Nie? No właśnie, mogę zabierać, okej. Ops! Jedź, Asuka! O, fuck. O, suczko! O, suczko! Dobra. Bierę go. Nie ma... Szkoda czasu. Zobaczymy, czy dam radę. Nie no, chyba dam radę. Ale proszę zabrać ten samochód. Samochód proszę zabrać. Proszę zabrać. Dziękuję. Dobra, startujemy tym. Właśnie, co on robi? Czemu on tak dziwnie się zrobił? Dobre jest! Zwiewamy stąd. Jak mi się streamuje na Twitchu? Dziękuję, że pytasz. No, wiesz co? Chyba okej. Okay. Najważniejszy na Twitchu jest czat. Cała reszta jest w miarę podobna. No, ustawienia w programu. Trzeba było sobie tutaj porobić parę rzeczy ustawień na Twitchu. Tak to jest... Tak samo, no. Nie ma wielkiej różnicy. Wszystko czarne, tylko lucek biały. Tak, to odnośnie stroju. A myślałem, że Volvo pomalujesz. A muszę cofnąć do tamtego, bo tam była jakaś akcja. Znaczy tam opowiadałem o tym malowaniu. Nie no, Volvo nie będę malował. A czy myślałem o tym, żeby pomalować przód na przykład Volvo, bo jednak ta płynna guma będzie troszeczkę chronić od jakichś tam kamyczków, tak? Od jakichś takich pierdół. Ale myślę, żeby to bardzo słabo wyglądało, zwłaszcza dlatego, że mój przedni zderzak jest lakierowany na połysk. I nagle tu masz, wiesz, wszystko w połysku, wszystkie te detale w samochodzie, a tu nagle masz mat. Jedyne, co można by było zrobić, to pomalować felgi. Fajnie je zabezpieczyć tą gumą. To by było spoko, ale raczej też nie chciałbym felg w macie czarnym. Nie wiem, czy mat czarny by pasował do tego. Musiałbym pomyśleć, no. Felgi można jak najbardziej pomalować, to jeszcze jest spoko, ale raczej bałbym się rzucać na coś takiego typu karoseria, maska. Lakier na samochodzie jest ładny. Na moim samochodzie jest dosyć ładny, więc nie chciałbym tego psuć. Z drugiej strony, wiecie, czasami jadę za jakąś ciężarówką. Teraz to już tak może nie, ale czasami z ciężarówki wyjeżdżają z jakiejś żwirowni i czasami na tych elementach, które są gdzieś tam z tyłu ciężarówki, na tej tylnej klapie, zbierają się kamyczki. I miałem taką sytuację, że kamyczki wielkości, no nie wiem, no jakiejś tam malutkiej wielkości, tak? Odbijały się od drogi, jak ja byłem 50 metrów za samochodem, no 50 metrów przesadziłem, ale gdzieś tak ze 3 długości samochodu, 3-4 długości samochodu byłem od poprzedzającej ciężarówki i ten kamyczek odbijał się od drogi i uderzał w maskę i to z dosyć dużą prędkością, tak? I to było naprawdę słabe, więc chciałbym jakoś zabezpieczyć też karoserię od takich gówien, nie? Bo co ja, zrobię zdjęcie temu, tej ciężarówce i co dalej? No, lipa. I co, jak ja mam udowodnię? No niby mam cały czas kamerkę odpaloną, ale ta kamerka na pewno to nagra? Ona wszystkiego też tam nie uchwyci, nie? No i to jest takie właśnie słabe. Więc zabezpieczanie samochodu to nie jest zła rzecz. Są takie specjalne też folie,
które się nakłada bezbarwne na lakier i one bardzo dużo dają. To jest folie 3M, tak się one nazywają. I to jest dobra rzecz. To by było zdecydowanie lepsze niż taki jakiś spray gówniany, nie? Nadkola, progi i zderzaki machnąć i gity smaj. Nie, u mnie nadkola są zrobione, one nie są plastikowe. One są lakierowane z połysku, także to też by było od dupy. One są po prostu połączone z całym tym. Z całym tym elementem przed nim, nie? Zrób samochód w stylu NFS. Tak, naklejki, neony, LEDy jakieś tam pod tym. Kurde, pewnie, że tak. Wisła, wiesz co, jeśli chodzi o te plastidipy, to one są fajne na jakiś czas. W przypadku, gdy pomalujesz sobie tym rower, to nie ma problemu, bo ten kolor będzie się trzymał na długie, długie miesiące, może i lata, może ze 2 lata wytrzyma ten kolor. Ale jeśli masz taką gumę na samochodzie, w ciepłe dni zostawisz samochód na słońcu, bo tak się zdarza dosyć często, jak gdzieś tam sobie wyjedziesz, to nie ma bata, ta guma ci wybleknie i ten kolor straci swoje walory. Można sobie pomalować, można sobie poświrować, bo bardzo łatwo taką gumę w płynie sobie ściągnąć, ale ogólnie ja bym czegoś takiego nie robił, tak? Powiedzcie mi jedną rzecz. Tutaj na Twitchu chyba są jakieś takie społeczności. Nie wiem, na czym to polega. O kurde, chyba zginę. Czekaj, telefon wyciągnę do Lestera. Nieudany skok kaskaderski. Czemu nie robię paczek? Bo była masakra na tym. Nie dało rady się ogarnąć. Dobra, startujemy. Mamy zresztą napad, bardzo fajnie się robi napad. Nadkoli. Błotnik miałem na myśli. Błotniki. Aha, od spodu chodzi ci, tak? No to nie będzie widać, nie ma co malować. Bo tam jest tylko plastik. Ewentualnie można pomalować miejsca. U mnie w Volvo są. Jak jest zderzak. Nie, z tyłu na przykład. Tak? Może tak wam pokażę. Jak jest zderzak, to tutaj od spodu zderzaka tam jest trochę takiego matowego plastiku. To ewentualnie tam by można było pomalować. Ale to jest taka sztuka dla sztuki. No, może pomaluję, jak mi tego plastidipa zostanie trochę. A z ostatniego napadu zaprosimy. Pyk. Wiosną mam zamiar kupić A4B7. O shit, nieźle. Zabezpiecz tym rower. Tak zrobię. Te, jak to się mówi, zębatki też plastidipem. Wszystko plastidipem pójdzie. Oj, bo my tu coś mamy nie tak. Bo tutaj jakaś osoba nam się chyba wbiła na Krzysia. Nie? Ojej, co to mi się tu po... Kurde. Nie tak miało być. Co mamy? Dołączanie otwarte? Zamknięte jest. Cofniemy sobie. O, Astonkowi się coś śni. Bo robi takie... Jak mu się coś złego śni, to on tak robi. No, ostatnio miał ciężki okres ze mną, bo zaczyna mu się okres buntu i się stawia. A ja mu się nie dam. Oj nie. Dobra, jest klos. No są społeczności, na przykład grupka streamerów nagrywania sobie inną grę, jest coś w społeczności GTA, nagrywasz NFS, jest w społeczności NFS, jak masz to działanie, nie wiem, okej. Okay. Ale zastanawiam się, czy właśnie nie można swojej grupy utworzyć jakiejś takiej. Tak się zastanawiam. Ucek, to ja byłem w tym lobby. No kurde, sorry, nie wiedziałem, nie znam tutaj, tak?
tych ników. Nie poznaję, więc nie wiem, kto jest tutaj. Kto tutaj wbija do mnie. No, zaczynamy kolejne misje. A z tego napadu to chyba hajsu dużo nie będzie, nie? Czy miałem Xbox 360? Nie, teraz te Xboxy i PS4, które mam, to... To są moimi pierwszymi konsolami. Znaczy moją pierwszą konsolą, że pierwszą był Xbox One. Before we remove Professor Reshkovsky from his unwelcome stay in prison, we've got to clean up a few other loose ends pertaining to the case. Yes, it's a killing, but no, it's nothing immoral at all. Just lawyers. Well, the professor. Nie mogę tego przerwać, bo jeszcze nie robiłem tej misji. Czekajcie, coś ogarniam. You can't kill a couple lawyers to bend the law to your will, then who can you kill? Oh, here they are. Gavin Van Deloo. And Josh Sherman. Get them on the way to City Hall, get the documents they're carrying. Business partner is Dima Popov. Extremely rich, extremely paranoid and extremely horrible. Don't cry for this guy. Fajne nutki lecą nawet. Ja wam wkleję tutaj playlistę, jak chcecie. A nie wiem, jak tu się to linkuje. Bo tam parę osób się pytało. O, na Spotify'u, tak? Pyk, 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 pyk. Jak macie ochotę, ta playlista jest dosyć popularna, dużo streamerów i youtuberów ją używa. Do nagrywania odcineczków, czy tam streamów i tak dalej, i tak dalej. Fajna rzecz. Głośniej grę. No, mogę dać trochę głośniej, spoko. Dobra. I zapisane przez gracza. Ucieczka z więzienia, odstrzał. Kurde, już nie pamiętam tych misji. Dawno tego nie robiłem. Dobra. Startujemy. Akuma. Grupa w ratuszu. Ja chyba nie będę jeździł tą Akumą. Musisz poszukać, dodać jakiegoś zaprzyjaźnionego streamera, musisz wpisać jego nick, a on ten zaprzyjaźniony musi to zaakceptować i zrobić społeczność. Okej. Okay. Zrobię coś takiego jak... Znaczy ogarnę sobie, bo dzisiaj widziałem właśnie, że jest taka możliwość. Dodaj swojego streama do jakiejś tam społeczności. Ja sobie wpisałem społeczność GTA, społeczność jakaś tam jeszcze inna. No i zobaczymy. Utworzę swoją społeczność, mów polecam. No zobaczę, na czym to polega, muszę sobie poczytać. Ten Twitch jest dla mnie jeszcze trochę zagadką. Ale wczoraj spędziłem większość dnia też na ogarnianiu jego, więc... No jak widzicie, streamer działa, więc chyba jest wszystko w porządku w miarę, nie? Kiedy modele będziesz sklejał? No, już niedługo. A, właśnie nie wiem, jak to teraz ogarnąć bez tego lapka. Coś tam się ogarnie. Jakoś spróbuję to wcześniej uruchomić. Chciałbym też, żeby to było fajne do oglądania, nie? Okej, okay, musimy iść na drabinę i odstrzelić. Tutaj trzeba postępować według... Według tego, co nam mówi misja, nie można sobie od tak na dole stać i nagle poczekać na nich i ich odstrzelić, jak chcemy. Tylko trzeba postępować według instrukcji, które tutaj mamy. Okej, okay, maska. Ups. Tutaj by się przydała Kuruma w sumie. Zobaczymy, jak mi pójdzie celowanie snajpą. Napadzie. Czy dam radę, czy nie? Wow. Dziwnie. Okay. Two shots, two kills. Okay, może być. Policja! Dobra, tu trzeba uważać. A dupa tam uważać, patrz. Wow, co ty, suka? Jaki parkour. Ekstra. Super skok. Dobra. Mamy Dukesa.
Właśnie, to będzie akcja. My się znamy na robocie. Wow! Bliżej, 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 bliżej. O właśnie, nie da się tak, muszę wyjść, muszę wyjść. Muszę wyjść, muszę wyjść. O. No nie udała się akcja niestety. Cholera. Dobra, jeszcze raz. Dałem ciała. Jak tu się tam... A, szybki restart, okej. Nie, no to moja wina była trochę, tylko właśnie mógł tak podjechać, żebym ja tylko wysiadł, zatrzymać się. Ja zbieram, wiecie, teczkę i spadamy. Nie? Powiem wam, że trochę od tego aparatu boli mi język, od tego gadania. Dzięki twojemu kanałowi zaprzyjaźniłem się z kolegą rok temu. No to fajnie. Okej. Okay. Drabina i do góry. Pyk, 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 pyk. Ciśniemy. Może tym razem uda mi się kogoś strzelić. A ten pojazd to nie był wybuchowy? Nie, no chyba nie. Wybuchowe są tylko dziewczyny. Kurde, dobra, to było słabe. Ale spróbujmy. Teraz jak się tu przybliża? Ojej! Strzeliłem. Jak to się przybliżało, widok? Nie, na tej snajpie na bank się jakoś przybliżało. Aha, dobra, już wiem. Krzyżakiem. Jedzie! Tera to ta! Tutaj też powinien być auto aim. Ops. Kurde, co za lagi. Ale trzeba przyznać, że nieźle strzelam. A tu jest lepsza jakość niż na YouTubie, ale myślę, że taka sama, albo bardzo podobna. Chyba nie ma większej różnicy w jakości streamu. Jedyna różnica może być taka, że na telefonach, niektórych telefonach Twitch nie działa tak dobrze jak YouTube. YouTube działa wszędzie fantastycznie, nie ma żadnego problemu, nie? Nie wiem, bo jeszcze nie pobierałem tej aplikacji Twitch na telefon, nie wiem jak to działa. Ale kiedyś pamiętam, że miałem problem. Dobra, biegniemy. Biegniemy, 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 przekąski. O, dobra. Wyleczony, możemy jechać. Dobrze, że jeszcze te przekąski miałem. Czy pamiętam twoja moja suka wie z... Tylko suka wie skąd pochodzi ptasie mleczko. Tak, pamiętam to, oczywiście. Dobra, musimy uciec z policji. Jest jedno takie miejsce, gdzie się zawsze ucieka w GTA. Gdzie my mieliśmy tutaj dojechać? Już nie pamiętam jak to tutaj było. Ojej, jaki lag. Nieźle. Ja oglądam cię teraz na telefonie i Twitch działa przyzwoicie. W sumie mógłbym sobie pobrać Twitcha na telefon. Zobaczę sam jak to działa. Teraz mamy czas, bo będziemy uciekać policji. Szybko Twitch switch. Ile to będzie ważyć? Nie wiem. Ojej, ojej. Włączyłem tylko neta. Masakra. Dobra. Teraz tak. Gdzie mam tę aplikację? Masakra. Dobra. Zobaczmy. Twitch. Sam jestem ciekawy. Nie pobierałem jeszcze. Będę musiał się chyba logować? Albo nie? Nie wiem. Może można oglądać bez logowania. Okej, okay, lag jest. Teraz zobaczcie jaki lag. Dlaczego takie lagi?
Nie wiem, wiesz co, to może być może ze względu na mojego streama. Ale czasami takie lagi w GTA po prostu są. Tak, trzeba się logować. A, ja tam pamiętam akurat login. Niedawno sobie to wszystko robiłem, więc... Czasami mam problem z pamiętaniem tych wszystkich loginów, a wy? Okej, no i zobaczymy jak to działa. Mam nadzieję, że dobrze, wszystko jest okej. Live z Forza Horizon 3 prawdopodobnie jutro. No i ważne by było, żebyśmy sobie razem pograli. Aha, ja muszę wyjść, bo ja mam tekę. Znaczy zeznanie. Dawaj, Jasuka. Okej. Ups. I mamy to. I teraz chyba będzie... Teraz chyba będzie finał. Dobra. No okej. Pyk. Gram na PC czy na konsoli? A jaki jest tytuł streama? No. Ojej. Coś nie mogę się zalogować. Skakowali mi konto. Zobaczmy teraz. Gdzieś pomyliłem z hasłem może. Ojej. Patrzcie co mi wyskoczyło. Najgorzej. Muszę teraz wybierać te obrazki. Dobra, wierzę wam na słowo, że ten... Że jest fantastycznie. No napad robimy. Napad to nie jest za dobry sposób na zarabianie hajsu. Ja tam mam jeszcze do sprzedawania magazyny jakieś. Ale chciałbym sobie je też powypełniać, więc... Nie, później się zaloguję tego Twitcha. Jestem strasznie podekscytowany tym wszystkim, tymi nowymi rzeczami, kanałem Ludzkie Rzeczy. Mam zapisane na telefonie masę pomysłów na filmy, na Ludzkie Rzeczy. Teraz tylko znaleźć czas i to wszystko realizować. Mam masę tych pomysłów, nie będę wam zdradzał, ale jest tego dużo. I nawet kupiłem sobie już takie specjalne rzeczy, które będę testował na kanale. Nie mogę się doczekać. Chyba jutro pójdę nawet z kamerą i będę coś nagrywał. Kurde, pewnie że tak. Nie mogę się doczekać. Dobra. Mamy to. Teraz będzie chyba finał. Chodźmy w takim razie. Przestań pić. Okej. Przestałam. Oki. Finał! No i za to dostaniemy takie marne 400 tysięcy. Ja mam grę odpaloną i bogi test. Możesz nam uwierzyć. Okej. Okay. No jak mówisz, że jest w porządku, to nie. A jaki masz telefon? Mam nadzieję, że każdy telefon jest w stanie pociągnąć tego Twitcha. Kiedyś pamiętam, że ta aplikacja Twitch działała nie najlepiej. Mam nadzieję, że teraz jest dobrze. Zresztą Twitch jako tako jeszcze, ale Hitbox, pamiętacie Hitboxa? Kiedyś streamowałem na Hitboxie. Tam była masakra dopiero. Ojej, co to się podziało tutaj? Musimy tu grać tą samą ekipą. Tam to była masakra na hitboxie. Ten hitbox w ogóle zbankrutował, nie ma go już. Teraz został już tylko Twitch i YouTube chyba. No i tam są jeszcze jakieś miksery i tak dalej, i tak dalej. Huawei Y6. Zaraz zobaczę jak on wygląda. W sumie jestem ciekawy, te Huawei są fajne telefony. Kurwa, nigdy nie wiem jak to się pisze. Teraz zobaczę. Y6, tak? Aha, coś takiego. Fajnie wygląda. Czyli to nie jest taki flagowiec? No to powinno chyba wszystkim bardzo fajnie działać.
Jak ktoś ma telefon z... nie wiem... z liści i gałęzi, no to będzie mu słabo śmigać, tak? Nawet YouTube. To fajny telefonik w ogóle. Nie on ma cali, ekranik. Jak swego czasu szukałem telefonu, który ma jak najmniejszy ekran i jak najlepsze podzespoły. A ma 5 cali, to jest duży trochę. Ja szukałem takiego malutkiego. 5 to jeszcze nie jest aż tak duże jak na dzisiejsze czasy. Nie, tego nie wpiszę, nie przeczytam tego nawet. Meanwhile, the pilot will have picked up the plane and be waiting on the evac in the air. Whoever stole the bus will be bypassing the prison and torching it somewhere. Na hitboxie ciągle coś się kasztaniło, tak. Getting your guy out of the clink and getting him onto the plane. Everyone flies out of there except for the bus thief. Hitbox taki był, pamiętam, masakra była. Ale ja wtedy też miałem bardzo słaby internet. Out of US airspace and reunited with his precious car. Simple. Should be the easiest money you'll ever make. Speak soon. Dobra. No i tutaj mamy podziały. Musimy to podzielić. Ops. O, czemu nie mogę zmienić? Co jest? Nie mogę im dać więcej, ale beka. Aha, kurde, sobie nie zmniejszyłem. Świetnie. O, teraz zaakceptowałem. Teraz wszyscy hajsu potrzebują, to... i startujemy. Akuma... no to ja teraz... a to i tak bez znaczenia, bo... niektórzy mają tak duże telefony, że wyglądają jakby nosili w kieszeni patelnię. A z patelni to ty się nie śmiej. Okej? Okay? Niedługo dowiesz się dlaczego. Nie no, ale swego czasu bardzo popularne były też tablety jako takie urządzenia, które się wszędzie ze sobą bierze, no nie? Teraz tablety też gdzieś tam sobie śmigają i działają. Ja nawet kiedyś miałem tableta, ale sprzedałem go. Bo po prostu był bezużyteczny. W pewnym momencie wszystkie funkcje, które może zrobić tablet, przejął telefon. Te telefony dzisiejsze mają takie duże wyświetlacze, że można komfortowo sobie i nawet filmy oglądać. Tablet może ma większy ten ekran, ale znowu też jest bardzo nieporęczny jako urządzenie przenośne. To już lepiej wziąć właśnie laptopa, no nie? Ale w niektórych sytuacjach tablety są bardzo pomocne. Często wykorzystują je na przykład przedstawiciele handlowi, gdy robią jakieś zamówienia dla klientów. Takie duże urządzenie jest fajniejsze, bo można klientowi pokazać lepiej produkt i no, lepiej się obsługuje na przykład takie rzeczy, nie? A z kolei telefony załatwiają wszystkie te sprawy, które tablet mógłby załatwić, tak? Zrobić. Czy oni tam pojechali? Oho, tutaj gdzieś, okej. Więc tak, no na tablecie może tam fajnie się oglądać film, bo rzeczywiście mamy ten ekranik większy. Niektóre tablety oferują też może lepszy dźwięk, bo mamy więcej miejsca do zagospodarowania, więc i głośniczki lepsze mogą się zmieścić, jakiś przetwornik może dźwięku lepszy czy coś. Ale tak, to myślę, że telefony są jakiś tam dobry, porządny telefon sobie kupić flagowy i wystarczy na długi, długi czas, jeśli się oczywiście o niego dba. To jest też takie głupie, nie? Kupujesz telefon, to raczej będziesz go chciał nosić wszędzie, a okazuje się, że jak go weźmiesz wszędzie, to się rozpierdzieli, jeśli nie zrobisz mu osłonki. Kupujesz ładny telefon, powiedzmy, jakiegoś tam, nie wiem, obojętnie co, Samsunga, iPhone'a, jakiegoś tam LG, cokolwiek, tak? Kupujesz sobie ładny telefon, fajnie wygląda, ładnie, fajnie leży w dłoni, podoba ci się. No ale to jest taka zabaweczka, o którą będziesz musiał dbać i on przestanie ładnie wyglądać w momencie, kiedy nałożysz mu wszystkie te zabezpieczające folie, gumy i tak dalej. Nie? A z drugiej strony są też takie skrajnie wytrzymałe telefony, które... którymi można gwoździe wbijać dosłownie. Tak? I nie ma takiego chyba pośredniego telefonu, który by był wytrzymały i taki dosyć praktyczny, no nie? Bo o taki drogi telefon, jak na przykład taki iPhone teraz X, czy 10, no to, kurczę, będziesz się bał, żeby ci gdzieś nie spadł. Będziesz się bał, kurde, go w kiblu nawet używać, nie?
No bo co, wyciągniesz i będziesz się bał, że ci się zatopi. Chociaż on ma tam chyba jakąś klasę chyba wodoszczelności czy coś. No ale i tak nie chciałbym, żeby sobie pływał obok, że tak powiem, mojego produktu. Nie? Co? Przejechałem za blisko więzienia. O Jezu! Ale przecież... Jej, przepraszam. Gra cię zagłusza. Okej, okay, dam trochę ciszej. No tam jedna osoba poprosiła, żebym dał głośniej grę, także... Najgorzej jest wyciągnąć taką patelnię z jeansów siedząc. W sumie mogliśmy tak od razu zrobić. Zobaczcie, jesteśmy już na miejscach. Dobra. Siadamy. Ciekawe, jak ja sobie dam tutaj radę. To jest trudna misja. Da się to zrobić z Kurumą swoją drogą. Nie pamiętam jak, ale jakoś się to robiło. No, ale to jest trudna misja. Trzeba tu uważać. Trzeba tu naprawdę uważać. Także jak sfailujemy kilka razy, to... Trzeba tu wliczyć w koszta. Ciekawy jest ten nowy zwiastun, widzieliście pewnie, nie? Do GTA. Kurde. Latające samochody. Ciekawe, czy będzie można to wszystko na singlu przetestować. Może Rockstar jakieś zabezpieczenia zrobi. Bo ostatnio dało się normalnie spawnować. Wpisując po prostu kody tych samochodów. A teraz to nie wiem, samochodów, pojazdów, samolotów, co tam chciałeś. A teraz to... Może być problem. No ale dwa update'y temu nie było problemu, więc zobaczymy. Dobra. Jesteśmy na miejscu i teraz pytanie, czy od razu zaczynamy walkę, czy czekamy na coś? Chyba zaczynamy walkę. Aha, zaczynamy walkę. Dobra. Nie chciałem mi go namierzyć. Ej, bo mi się amunicja skończy szybciej zaraz. Dobra, tu jest jakaś broń. Shotgun. Świetnie. Idź przodem, obrońco. Ekstra. Ej, trzeba przyznać, dobrze strzelam teraz. Pomaga mi celowanie automatyczne. Wow, jaka nutka wleciała. Jezu. W sam raz na taką akcję przegiętą. Tam na górze może była jakaś broń dobra. 8 pocisków tylko. Jak on to zrobił? Jak on zrobił ten przewrót? Też tak chcę. Oho, wow, patrzcie na to. Cyk, już się nauczyłem na PS4 to robić, kurde. Osiet. Dobra. Gdzieś tutaj jest typo, jest. Wow! Ta broń, co ja mam, jest dobra. Dobra, idziemy. Dawaj broń. Jakąś broń. Musimy tu uważać, policjant. Przed chwilą ważyłem plecak i waży 3 kilo. A to nie tak źle.
Miałem Samsung Galaxy Grand Prime i spadł mi z drugiego piętra, nic się nie stało. No to chyba spoko. Mój LG spadł parę razy i się powgniatał, a teraz noszę na nim już gumę ochronną. Dobre są te gumy. Ale kurde, telefon dużo gorzej wygląda w tym. Niestety. Okej, musimy cisnąć. Moja broń nie ma zasięgu tam. Shit. Nie, ziomek, ja się chowam. Chowam się za tą ścianę. Dobra, spróbujmy. Aha, ja mam tylko shotguna. Ej, czekaj, mam jeszcze inną broń jakąś tutaj. Pistolet zwykły. On ma chyba lepszy zasięg niż tamten Pepanz. Przeciwpancerny. Dobra, jedę z drugiej strony. Będę pistolecikował tak sobie. A z bliska tamtym. Ty, on ma większy zasięg, serio, ten pistolecik. Tylko nie mam przybliżenia na nim. Muszę do niego trochę postrzelać, nie? Żeby padł. W nogi tam. Już chyba ze trzy magazynki na nich poleciało. Kurde, jacy twardzi. Oni mają te kamizelki. O, trafiłem heada. Dobra, idziemy dalej. Czy lepiej ci robić live, jak jest mniej osób? Kurde, skąd oni... Musimy się lepiej chować tutaj. Może tamci antyterroryści mieli przy sobie jakieś lepsze bronie. Shit. Ja się tutaj tak troszeczkę wystawię. Nie podoba się to wlucek. Czy lepiej mi jest streamować, wiesz co? No chyba tak, bo jest mniej chaosu, nie? I przede wszystkim są widzowie, którzy się angażują też w tego live'a, nie? Tak myślę. Dobra. Poszukajmy jakiejś broni, może coś będzie. Co my tu mamy? O, 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 patrzcie, jest coś. Ho, ho, ho. Dobra. Mamy SMG. Pobiegam trochę, pozbieram. Może coś się przyda. Też nie, bo tutaj już wyczyszczone wszystko będzie chyba. Dobra, jest fajna broń. Idziemy dalej. Trochę mało zdrowia, spróbujmy sobie. Ops. Dobra, mamy pełne zdrowie, możemy iść do walki. Na prawej gałce masz przybliżenie. Aha, rzeczywiście. O, shit. Rzeczywiście, bo tu jest jeszcze takie mocniejsze przybliżenie. Nie wiedziałem o tym. To przygotowanie, znaczy ten... O! Co ja zrobiłem? On mi nie namierzył sam chyba. Dobra. O, coś idzie tutaj. Haha, byłem szybszy, czy szybsza. Cyk. Jeszcze mi to trochę tak... O, shit, ja tu nie wychodzę. Przecież oni jak zaczną strzelać do tego, to ja lipnę. Razem z tym. Mówicie, że zero lagów jest. Świetnie, bardzo się cieszę. A, tutaj też zasięgu nie mam. A oni jakoś mają. Okej. Nie, tam ma zasięg, tylko auto-aim nie miał zasięgu. Patrzcie, tam tego zrobiłem. Nieźle. Ekstra. No, pokaż się, dziadu. Muszę cały czas obserwować zdrowie. To jest taki napad, który wiecie. I tutaj jeszcze będzie taki trudny moment, kiedy będzie trzeba do samolotu wsiąść. Ale twardy jest skubaniec. Biegniemy tam. Dobra, biorę kamyzelkę. Do not risk the asset. Open a window
ourselves. Tutaj mamy kamizelkę obok. O, shit, tam jest na górze jeden ziomek. Wow, 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 wow. Dobra, padł. Tam na górze mamy jednego. Czy uda się go trafić? Headshot! Tak? Chyba tak. O, shit. Trzeba tu naprawdę uważać, bo jest bardzo łatwo zginąć. Dokładnie obok niego strzelałem. Muszę iść na strzelnicę w tej grze. O, się! No, ile ten gościu ma życia? Dobra, padł. Dobra, biorę kamizelkę. Zawsze to coś. Tutaj mamy trochę chyba broni. O, ekstra. Idziemy do przodu kawałek. Ciśnij go tam, Asuka. Dobra. No, tutaj ich nie namierzę. Cofamy. No i jakoś się udało. Jeszcze trochę zostało nam do zabijania, ale idzie dobrze jak na razie. Pamiętam, że na komputerze kiedyś nie szło mi tak dobrze. To jest ciekawe. Nie no, teraz doświadczenie. Ale nie mówmy hop, bo to jeszcze nie koniec. Wow. Wow. Chyba mamy mało zdrowia. Pancerza nie mam. Dobra. Tutaj jeszcze jeden jest. Dobra, trafiłem go, dawaj go po nogach teraz. Dziada. To już chyba ostatni będzie. No jaki twardy, kurde. Z czego on ma te nogi? Z kewlaru? Dobra. O nie. On z GTA 3 wziął tą nazwę. Dokładnie, Asuka jest z GTA 3. Dobry aimbot, dzięki. Dobra, tutaj musimy uważać. Jest samochód. Hops. Get in. Co tam wybuchało? Aha, bo tutaj mamy Buzarda jako pomocnika. Ciśniemy stąd. Dobra, teraz musimy... Pilot musi się z nami zsynchronizować na lotnisku. To jest najtrudniejsza część chyba tej misji. Znaczy... Wyjście z więzienia też jest trudne. I co się dzieje z ikonką samolotu na mapie? Zobaczcie, ona jest skierowana w inną stronę niż samolot leci. Pierwszy raz coś takiego w GTA widzę. Więc tu GTA... Dobra, mamy pomocny śmigłowiec Buzard, który leci tam gdzieś w powietrzu. Powinien nas osłaniać, nie? Okej. Okay. Ląduje samolot. Świetnie. Teraz tylko do niego dojechać. Oj, 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 oj. Uwaga, za blisko będzie, bo wybuchnie samochód. I wybuchnie nam samolot. Okej, okay, Raszkowski. Wysiadł. Gadu, 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 gadu. Siadamy, siadamy, siadamy. Nie, Asuka, ciśnij, dobra. Okej, okay. Siadaj, 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 muszę z drugiej strony, jest. Jest, lecimy! Udało się. Kurde. Tutaj nie chodzi o to, żeby do nich, ich wszystkich pozabijać, tylko chodzi o to, żeby do nich trochę postrzelać, żeby oni upadli, coś tam się, wiecie, na ziemi położyli i już. Uo, chyba zaraz hajsy wpadną niezłe. Na konsoli się tym robi napad ładniej, bez sposobu skórą, moim zdaniem. W sumie nie było tak trudno, no nie, bo tutaj jest ten auto-aim. Jest łatwiej troszeczkę, rzeczywiście. No nie było źle. Udało się. Dobra. I chyba teraz musimy do punktu dolecieć.
Jednocześnie nie możemy pozwolić, żeby policja nas goniła. Nie, czyli omijamy śmigłowce. Okej, okay, tu się da jeszcze włączyć kamerę, ale nie, ja tu nie będę kombinował, bo zaraz wysiądę przypadkowo. No chyba da się tak, o. To jest fajne, nie? Na tych nowych konsolach. Przypomnę sobie widok z kokpitu. To jest pierwsze GTA, znaczy z kokpitu, z oczu. To jest pierwsze GTA, w którym można mieć widok z oczu. Teraz to nie robi na nas takiego wrażenia, ale na... Czekajcie, czy ja siedzę w Raszkowskim? Gdzie jest Raszkowski? A on nie jest z przodu? On chyba z przodu siedzi, kurde, już myślałem, bo mam też strój więzienny. No, ale tak, to jest właśnie fajne. Jak ktoś grał dużo w GTA i wychował się na tej serii, no to wie, że w GTA zawsze brakowało tego widoku z pierwszej osoby, nie? No tutaj w końcu go mamy. W GTA 4 też tego nie było. Tutaj tego nie było przez jakiś czas. I potem dodali to na PC-ty i na konsole nowej generacji. I lecimy. Aha, czekaj, bo tu jeszcze... Teraz muszę widok zmienić. Okej. Ups. My na pewno mieliśmy tu wysiadać? A chyba do Buzarda, tak? Chyba tak. Piękniusia. Jeszcze pamiętam, jak się hamowało tym spadochronem. Okej. Okay. Ekipa ładuje się do śmigłowca i uciekamy. Astona słychać. Wiem, bo on tam się z tyłu gdzieś szamota, obudził się dopiero chyba. Muszę z nim wyjść jakoś niedługo na dwór. Musi się wykupkać, wysiuśkać. Coś tam, może się gdzieś tam przejdziemy, chociaż gdzie jest to już? Gdzieś tam się przejdziemy, zobaczymy, co tam słychać. Pewnie, że tak. Nie Aston? No. Nie, on teraz obrażony, focha na mnie ma. Bo byłem dla niego ostry ostatnio. Musztra, seria komend, ma się słuchać, a nie leżeć, siad. Ach, jest z nim roboty dużo. No ale chcę go wychować dobrze. Żeby, wiesz, tu chodzi o to, żeby można było nad nim zapanować, tak? Bo jak ja nie będę mógł nad nim zapanować, to kto będzie mógł nad nim zapanować? Kurde, ja muszę nad nim zapanować. Jestem strasznie ciekawy tych Plasti Deepów. Jak to będzie wyglądało? To jest niby... O, tu jest coś napisane. Temperatura otoczenia minimum 18 stopni. A, no to będzie trochę problem. Czas schnięcia 4 godziny, ale warstwy można nakładać co 10-30 minut. Nie podoba mi się to, że aż 18 stopni ma być ciepła. Co najmniej. Bym musiał gdzieś w domu to malować chyba. Cholera, jasna. Nie Aston? Ty zrobisz jeszcze Humane Labs? Nie, już nie. Teraz będę robił chyba paczki. Mam jakieś tam do sprzedania. O, w sumie mogę sobie Buzarda teraz kupić. Bo... Chociaż nie, i tak chyba mi zabraknie. Powinienem zdobyć sobie 400 tysięcy. Z 500 tysięcy powinienem zdobyć. Dobra, udało się zdobyć, zrobić ten napad. Tylko ja tak, straciłem 40 tysięcy, więc tak na czysto zarobiłem jakieś 160 tysięcy, plus jeszcze na amunicję wydałem hajs. Może w sobotę zrobić live z GTA na PC. Jak będą problemy, to na PS4. Wiesz co, jutro bym chciał ten, odpalić Forzę sobie. Podejrzewam, że sporo osób będzie grało w Forzę. A tutaj na Twitcha przyjdą właśnie takie osoby, które rzeczywiście chcą sobie pograć razem. Więc myślę, że będzie naprawdę fajna zabawa. Nie tak, że każdy na hama wbija i wiesz. A dobra, wszyscy do garażu. Zobaczmy, co ja tu mam w garażu. No, także jutro myślę, że Forzę. Bo Forza będzie fajna do grania wspólnie, nie? Też możemy jakieś tam wyścigi, zloty, a tu da można robić tam. Bo w NFS-ie nowym to nie ma co robić jakichś tam zlotów, tak? W NFS-a można sobie porobić stream, jak się driftuje czy coś. A tak to słabo. O, moja kuruma się pojawiła, fajnie. Miałem w głowie niedziela, napisałem sobota.
A w sobotę, w niedzielę możemy coś innego jeszcze zrobić. O kurde, co to się tu podziało? Czekajcie, maksymalna prędkość. Maksymalna prędkość w pojeździe lądowym. Minuta 24. Uwielbiam te wyzwania, ale kurde. Nie mam teraz samochodu do tego. Jakby tu szybko zrobić tą prędkość? Czekaj, Akuma? Akuma. Tylko Akuma. Tylko Akuma. Albo dawaj to Audi. Chodź tu Audi. Może będzie tam 190. Nie wiem. Proszę nie wsiadać do mojego samochodu, będzie wolniejszy. Tutaj w GTA, jak do jakiegoś auta wejdzie ci ktoś, to jest wolniejsze. Waga ma znaczenie tutaj. Dobra, to jest całkiem szybkie auto. Więc, zobaczcie. Wow! O, ktoś 230, ale ja już mam 207 nabite. Także nie jest źle. Ajajajajajaj. 207 km na godzinę. Zobaczcie, takim Audi niestuningowanym, nie? Taki jest z ulicy, z dupy sobie wziąłem. No kurde, co za lagi. A, shit, jak on mi tutaj zajechał drogę strasznie. Jest jeszcze szansa, bo tutaj zaraz będzie z górki i będzie wyboiście, więc to zawieszenie będzie się bugować i tam możemy... może będę w stanie osiągnąć jakąś prędkość. Ale trzecia pozycja to i tak będzie... O, shit, zmieszczę się. No kurde, patrzcie, co za lagi, teleportują się jakoś byle jak. Masakra. Dobra, uwaga. O nie, ale trzecie miejsce będzie, chociaż. No i tak dobrze, nie? 5000 wygrałem sobie, super. Tamten zaraz wybuchnie w tym sułtanie, zobaczcie. I bum. Nie, nie wybuchł. Ale chyba zaraz ten. Dobra, to teraz spróbujmy zrobić sobie paczuchy. Graczowi. Zaprosimy tutaj, kto ze mną grał? Los ze mną grał, ostateczny. Ktoś tam jeszcze grał. Tomek chyba, tak? A zaproszę, zobaczymy. Dobra, jedziemy. Muszę jechać do pracy, jakaś nagła sytuacja. O której jutro? Raczej wieczorem. Wieczorne godziny jutro stream, jak będzie. Tak jak dzisiaj. Czy będzie jakiś zlot dziś? Oj, nie wiem. Zloty są bardzo niebezpieczne na PS4, chociaż jak jest nas teraz tak mało na streamie, to powinno być w miarę okej. Okay. Nie? Chociaż 100 osób jakby się zebrało w tym, w GTA. A nie, no z tych 100 osób się wszyscy nie zbiorą. Mogę być pewny tego. Dobra, Tomek dołączył do ekipy. Teraz możemy jakieś paczuchy porobić fajne. Dobra. Złoto za młoto! Złoto za młoto! Patrzcie. Czy to jest Bati? Chyba Bati. Nie. Tak? Już nie pamiętam. Muszę zobaczyć. Chyba Bati. Bati 801. Tak, RR. To on jest jakiś szybszy chyba, nie? Muszę zobaczyć, ile kosztuje. Fajnie wygląda. Dobra, kolejny napad. Nie mam czasu na kolejny napad. Teraz paczki robimy. Tylko potrzebna prywatna sesja, no właśnie. Szkoda, że tutaj też z prywatnej sesji nie można kogoś toksycznego wywalać, bo czasami też dołączają z ekipy jakieś toksyczne osoby, nie? O. Czytuje się. O, długo się czytuje, co? Musimy chwilę poczekać. Na PS4 będę grał dopiero po świętach. Czyli co, spodziewasz się, że będzie PS4 na tym? Na podchoinkę? Czy GTA pod choinkę? On da się wykopywać sesję, a to wszyscy by się musieli ten... Wiem, że się da wywalać, tylko wszyscy by się musieli ogarnąć, nie? Okej. Pyk. Czekajcie, muszę coś zobaczyć. Właśnie, ja się zastanawiam, jakby wyglądał tutaj czat. Zobaczmy. Na czat bezpośrednio na streamie. Fajna rzecz w sumie, nie? Tylko musiałbym inaczej ustawić ten.
inaczej ustawić okienko, znaczy mniejszy rozmiar. Teraz zrobimy. Dajmy. Tutaj dajmy. O, a tu dajmy. O. Będzie sobie czacik na streamie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Powinno być ładnie. Jest już. Chyba powinien być. No, okej. Tylko, że ten czat będzie tutaj, wiadomo, na streamie z opóźnieniem jakimś tam, no nie? No właśnie tutaj na Twitchu można takie fajne rzeczy robić, na YouTubie nie było takiej możliwości. A teraz ten czat zlewa się z kolei z tym, z minimapką, nie? Dajmy go sobie tutaj. O, tu powinno być dobrze. Obok minimapki będziecie. O, fajnie to wygląda, nie? Także możecie się przywitać teraz. Będziecie widzieć widoczni na tym, na streamie. Dobra, weźmiemy sobie. A, weźmiemy Kurumę. Jak za dużo jest na ekranie, to też niedobrze. No właśnie, no. Ale zobacz, te komentarze, one szybko znikają. To można sobie ustawić oczywiście, jak one będą znikać i ten... A rzeczywiście, jak jest za dużo na ekranie, ja też zawsze dążyłem do tego, żeby na streamie było jak najmniej rzeczy. Jednak są też takie różne layouty, że pobierasz i masz na przykład jakieś tam na streamie pokazane swoje zdjęcie, jakieś tam inne takie pierdoły. Moim zdaniem lepiej, jak widać chyba całą grę, nie? Wtedy jest ciekawiej. Dobra, jedziemy na akcję. Idziemy po biżuterię. Siema Lucek, jak życie, dobrze. Szkoda, że jest mało osób. A, wiesz co, wcale nie szkoda. Ja wolę, żeby było mniej osób, ale żeby były bardziej zaangażowane w to, co się dzieje, nie? Niż, wiesz, jak można dostać oszopląsów, jak kurczę ten czat tak zapierdziela, jak jest dużo osób. Ponad 1000 czy 2000, daj spokój. Ajajaj, co to było? Ja widzę, że na PS4 jest tak, że niektórzy gracze mają straszne lagi. Na PC-cie to aż tak źle nie było. Okej, mamy już towar. Kurde. Nie, zobaczcie, te samochody. Tutaj lagują dosyć mocno. Na PC-towej wersji tak nie ma, ale to dlatego, że mogą być... No wiecie, no ktoś jak ma konsolę, to może mieć też słabego neta i ta konsola może przez Wi-Fi być podłączona do internetu i to też robi trochę lagów, tak? Albo ktoś tam jeszcze korzysta z internetu w domu. Co teraz robię? Dostarczam paczki i tutaj chyba będę miał towar do sprzedania. Jest, no nie jest trochę tych osób w sesji. Może być problem odrobinkę, żeby to sprzedać wszystko, nie? Wow. No tutaj kolega ma w tym, jak on się nazywa ten samochód, ten co tam sprzedał, ten Aston Martin taki, nie? Widać, że on skacze mocno, teleportuje się. Klos ma, widzicie, lagi. Chyba, no tak mi się wydaje, nie wiem, na 100%. A tak wygląda, nie? Zobaczcie, teleportuje się. Może to ja mam lagi? Nie, no raczej nie. Jak jest mniej osób, to większe szanse, że Lucek przeczyta komentarz. No właśnie, to jest plus. Teraz czytam w zasadzie wszystkie komentarze. Okej, dostarczamy ładunek. A czekajcie, bo mnie wciągnie tutaj do tego magazynu. Tu jest tak, że jak ktoś wjedzie w ten okrąg z ładunkiem, to wszystkich graczy z ekipy wciąga do środka magazynu. Żeby się nie wczytywało to wszystko, to ja sobie kawałek odjadę. I cyk. I tutaj mam 325 tysięcy zgromadzonego ładunku. Jakbyśmy to sprzedali, byłoby spoko, nie? Okej. No i dobra. Moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym streamie. Mam nadzieję, że wam się podobało.
Piszcie, co myślicie o tym streamie tutaj na czacie. Ja jeszcze chwilę na czacie będę, ale już będę kończył ogólnie streama i zapraszam Was na kolejny, jutrzejszy. No i oczywiście na mojego YouTube'a. Trzymajcie się ciepło.